Witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy drugi dzień tych pierwszych tur kwalifikacyjnych, jeśli chodzi o University Esports Masters. Dzisiaj druga tura przed wami. To jak to wyglądało w dniu wczorajszym. Zgromadziło się 10 drużyn. Ostatecznie Politechnika Białostocka awansuje z pierwszego seedu z tych piątkowych kwalifikacji. Natomiast Uniwersytet Warszawski trochę sensacyjnie pokonując Politechnikę Śląską w półfinałach. Co najważniejsze, to dosyć stąpem skończył się ten pojedynek BO1. Uniwersytet Warszawski jest drugą z drużyn, które zobaczymy w tych niedzielnych, jutrzejszych finałach kwalifikacji do UM-u właśnie. No i dzisiaj, moi drodzy, potrzebujemy wyłonić drugi zestaw zakwalifikowanych do rundy pierwszej jutrzejszych kwalifikacji. Tutaj też pragnę nadmienić, że Politechnika Białostocka totalnie zestompowała w dniu wczorajszym wszelkie rozgrywki. Ja już patrzę, czy jesteśmy gotowi na dzisiaj. Jeszcze nie ma rozlosowanych. Jeszcze nie ma rozlosowanych drużyn na dzisiaj, także jeszcze oczekujemy. Niemniej jednak dzisiaj również jest... Oho! Mamy to, tak jak tutaj już widzę na Discordzie. Za chwilkę będziemy przechodzić do pierwszego spotkania. Ja tylko pozwolę sobie poprosić o... Tak jest, właśnie widzę, że na Discordzie jest bracket. PWR, tak jak widzisz, drogi przyjacielu, nie brał udziału w wczorajszych kwalifikacjach. Ja na sekundkę daję się na przerwę, żeby ogarnąć kwestie dotyczące meczu, który za chwilkę będziemy mogli, moi drodzy, zobaczyć.
Moi drodzy, i wracam już do Was. Za sekundkę rozpoczniemy draft do jednej z pierwszych gier. To jest już gra drugiej rundy. W pierwszej mamy tylko jedno spotkanie, gdzie tam skład z Open Ligi Politechniki Poznańskiej mierzy się z Wojskową Akademią Techniczną. Natomiast ja dla Was wychodzę, moi drodzy, z poznańskimi derbami, także Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zmierzy się z Politechniką Poznańską. No i obie te drużyny mieliśmy już przyjemność gdzieś na tych moich transmisjach oglądać. Nie do końca wiem, czy tutaj derby Poznania AU. Tak jest, dokładnie. Nie mam siema fiki. Nie wiem, czy składy będą takie, jakie widywaliśmy w tych spotkaniach, tutaj dostępnych u mnie na kanale. Natomiast obydwa te zespoły widzieliśmy już w akcji w Ułamie, którzy zremisowali swoje pierwsze spotkanie w tym sezonie. Tam Kocis, jedną z największych gwiazd. Po drugiej stronie właśnie Politechnika Poznańska, która sezon rozpoczęła dosyć chwiejnie. Natomiast no też kalendarz nie był dla nich łaskawy, jeśli chodzi o te pierwsze spotkania. Udało się uzyskać remis, później porażka z Politechniką Krakowską, a zobaczymy jak za chwilkę w tym pierwszym dzisiejszym spotkaniu, które mamy przyjemność oglądać, jeśli chodzi o te kwalifikacje do UM-u. Właśnie zaczynamy po stronie niebieskiej Uniwersytet Adama Mickiewicza, także słynne koziołki, natomiast po stronie czerwonej Politechnika Poznańska. Szybciutko przechodzimy do draftu. Wykluczony Aphelios, wykluczony Rumble, wykluczony Trundle. Ten Trundle to był właśnie klucz do zwycięstwa w jednej, jedynej wygranej mapie przez Politechnikę Poznańską w tym sezonie, gdzie Rumble przeciwko wszystkim przeciwnościom losu, przeciwko Elderowi, przeciwko Baronowi, samotnie jest w stanie wyrwać zwycięstwo bodajże Uniwersytetowi Gdańskiemu. Tak mi się pamięta. Oczywiście mogę się mylić. Jeśli jest inaczej niż mówię, to bardzo chętnie przygarnę poprawkę na czacie. Natomiast ten Trundle nie trafi w ręce URS-a, który no, jest też koneserem Orna, musimy o tym pamiętać. Ten Orn od niego naprawdę bardzo świeży był w tych starciach na Politechnikę Krakowską. No, zobaczymy jak będzie za chwilę i co trafi w jego ręce. Wykluczony też Maokai. No i cóż, Karma Open to jest jeden z wyborów, który tutaj chciałbym naświetlić. Phoenix nie dostaje oczywiście Rumble'a w swoje ręce, no bo to trochę byłby kryminał. Widzieliśmy świetnego Sylasa w jego rękach w zeszłym tygodniu. Wykluczony też Nocturne, także zarówno Xin Zhao, jak i Karma, jak i Aurelion Sol. Te wybory dosyć gorące w ostatnim czasie. Otwarte. Dodatkowo zarówno Lucian, jak i Varus również otwarci. Także, no widzimy naświetlanego Luciana de la Hejta. To jest jeden z jego wyborów. Zresztą Lucian, Varus to jest akurat wspólna część Champion Poolu. Zarówno Hejta, AD Carry z UAM-u, jak i Apkoi, AD Carry z Pepe. Mamy zlokowaną Karmę na first picku. A w odpowiedzi Talia, którą trzeba rozpatrywać w kategorii flexa między dżunglą a środkową alejką. No i zlokowany ten Varus dla Apkoi. Kuzia, no to oprócz Maokaja, który zbanowany, tak jak patrzę gdzieś w notatki, jakiś Tarik, jakiś Bart. No i ostatecznie pojawia się ten Lucian, do niego dostawiony Milio. Antos, ja tu bardzo neutralny jestem, wiesz. Odpowiem się za jednym czy za drugim teamem i od razu dostanę wiadro hejtu na siebie. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Ja kibicuję dla e-sportu, oczywiście, tak? Bo to jest właśnie ważne, moi drodzy. Walczymy o to, żeby wyłonić jak najlepszą drużynę w tych całych kwalifikacjach do UM-u, bo tylko jedna drużyna z Polski będzie nas reprezentować na tym turnieju właśnie. No i oczywiście chcemy, żeby była to jak najlepsza
drużyna. Zlokowany Lucian Milio, bardzo przyjemny, bardzo fajny botlane. Natomiast dla Kuzi Braum, który no, bardzo przyjemnie działa w Luciana właśnie. Zobaczymy, jak będzie się reszta naszych kompozycji prezentować. W Kochisa zbanowana Belvet, ale Lilia open, Lee Sin cały czas też open, Syndra niedostępna dla Problema, to jeden z jego ikonicznych wyborów, tutaj patrzę gdzieś jakiś jeszcze Sylas, zresztą ostatnio widzieliśmy Sylasa, on sporo problemów robił, natomiast ostatecznie gry Politechnice Poznańskiej wygrać się nie udało, mimo całkiem solidnej dyspozycji Problema. Także to musimy sobie, moi drodzy, podkreślić. Wykluczony Aatrox. No, nie wiem, tak obstawiam R4, dostaniemy jakiegoś Orna. I przytrzymamy Flex Talii do samego końca. Chociaż Talia w rękach Kala to jest pewnego rodzaju klasa, więc bardziej bym się skłaniał ku temu, że o wow, ale nam zamieszali, ale tutaj leci delikatna podkrętka. No, ale ta karma najprawdopodobniej skończy na midzie. Nie możesz chyba flexować karmy do topa, jeśli nie jesteś pewien, co na tym topie się znajdzie. Natomiast Irelia, no taka prerogatywa red side'u, jak najbardziej dla topa, jak i dla mida, może zostać jeszcze przeflexowana. Tank Xinzao jest cały czas open, by the way. Natomiast Ułam decyduje się na Vi dla Kochisa. Tutaj pula dżunglerów, no nie ukrywajmy, dosyć uszczuplona. No i Orn, no i to trzeba też w kategorii może pewnego podebrania dla Weresa, aczkolwiek Bunio również graczem Orna jak najbardziej jest. I zobaczymy, czy ta Irelia ostatecznie skończy na górnej alei, czy potykać się będzie na środku przeciwko tej karmie. No bo tak sądzimy, że to jest jednak karma na środku. Jej, jest Malfajcik! Malfight kontra Orn na górnej alei? Ale to byłoby starcie tytanów. Ostatecznie zlokowany Gnar dla Weresa. Także, no cóż, no. Sportowy Gnarek. No ale moi drodzy, dostaliśmy drafty. Ostatecznie ta Talia, zgodnie z tym, co mówiłem, ląduje w rękach Kala. Tak, można się było tego spodziewać. Natomiast, no od Problema dostajemy Irelię, także jak najbardziej pewne podjęcie rękawicy i być może szansa na dociśnięcie wspólnie z tą Talią tej karmy. Będziemy się musieli temu naprawdę uważnie przyglądać. No cóż. Myślę, że naprawdę solidny draft dostaliśmy od PP. Który, no, może nie wyjść, natomiast podoba mi się z takim agresywnym zacięciem. Z takim agresywnym zacięciem jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemny. Zresztą, no cóż, wydaje mi się, że Talia to jest jedna z tych postaci, które raz, że bardzo mocno ograniczają Luciana gdzieś w teamfightach. On nie będzie miał takiej swobody repozycjonowania się. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, moi drodzy, może właśnie ten duet razem z Irelią to jest klucz do zgnębiania tej karmy, która no praktycznie jest instalokowana dla Feniksa na środkowej alei. No niemniej jednak karma cały czas pozostaje niezwykle silna. Z tym buildem pod Malliance. Mam niemniej jednak też trochę różnych trybów gry. To jest dodatkowy shield dla Luciana. Też należy o tym pamiętać. Natomiast wydaje mi się, że tego Luciana Braum naprawdę solidnie jest w stanie powstrzymywać. Ale jak będzie w istocie rzeczy, to za niedługo, moi drodzy, dowiemy się na Summoner's Rift, która z poznańskich uczelni wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku.
prawda, w świecie pyr i wiecznych remontów na rynku. A ja do was za sekundkę powracam. Gracze już pomalutku będą wchodzić nam do rozgrywki. A ja oddam się, prawda, wielkiej przyjemności napicia się wody, delikatnego przygotowania komendy ze składami na to spotkanie. I za sekundkę do was, moi drodzy, wracam.
moi drodzy gracze, z delikatnymi problemami, także zajmie to nieco dłużej niż zakładałem, więc jeszcze przez chwilkę do Was, moi drodzy, pogadam. Jeszcze Wam się tutaj na chwilę pokażę, zanim wejdziemy już do rozgrywki. Mam nadzieję, że tym razem bez żadnych problemów, to chyba u top lanera z Koziołków te problemy właśnie wystąpiły. I jeśli chodzi o pierwszą rundę, tam ten open skład z Politechniki Poznańskiej, który wczoraj przegrał na Uniwersytet Gdański, oni właśnie na VAT ścierają się w tym momencie, no i zwycięzca tego spotkania na UG spotka się właśnie. Także VAT z szansą na pobicie wczorajszego wyniku. Pozostałe spotkania dzisiaj, widzę, że jest jakiś nadal problem, jeśli chodzi o klient. Szkoda, szkoda, bo inne mecze już nam ruszyły. Natomiast jeśli chodzi o drugą rundę, tutaj zaraz Wam zresztą pokażę to. O właśnie, tak wygląda drabinka na dzień dzisiejszy. Tak to, moi drodzy, się prezentuje. Także już trwa mecz Akademia Leona Kuźmińskiego kontra Uniwersytet Bielsko-Bialski. Natomiast mam wrażenie, że ta dolna część drabinki nieco mocniejsza, bo to jest UAM, to jest PP, to jest też Politechnika Śląska. Także nieco tych drużyn, które nakreślaliśmy parę dni temu jako te, które walczyć będą o dostanie się do głównego, jakby no, do głównego turnieju, to też, ale przede wszystkim do tych niedzielnych kwalifikacji. Także dół drabinki naprawdę mocny. Politechnika Śląska ma szansę nieco poprawić ten wynik z wczoraj i ostatecznie dostać się, no po tym jak sensacyjnie, można by powiedzieć, przegrali na UW w dniu wczorajszym. Natomiast tutaj spodziewalibyśmy się, jeśli chodzi o górną część drabinki, no że w półfinale skończy się to pojedynkiem Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w istocie rzeczy wyglądało. No nie można przekreślać VAT-u, a przyznam się szczerze, że Akademii Leona Kuźmińskiego ja w akcji jeszcze nie widziałem. VAT-u zresztą również. Natomiast tak jak popatrzyłem na wynikach z zeszłego roku, Akademia Leona Kuźmińskiego nie jest jakąś top tierową drużyną. Natomiast wiadomo, składy w drużynach się zmieniają, drużyny się rozwijają, dlatego nie ma co tutaj nikogo przekreślać. No a my, moi drodzy, póki co niestety gracze przegrywają. Przegrywają z klientem Ligi Legend. Problemy jakieś odnośnie wyboru run dla Bunia, tak? Dokładnie tak. Kosteczki, Antus, piszesz, że scam? O, co ty mówisz? Jest 50 na 50. To, że nie umiesz w hazard, to wiesz. Nie polecamy hazardu, nie wspieramy hazardu. No ale, moi drodzy, to jeszcze póki gracze nam walczą, walczą bardzo, bardzo poważnie. Dostaję też właśnie info od Kochisa, że jeszcze raz robią restart klienta. Także calutki czas jestem gdzieś tutaj na łączach z tym, co się dzieje. My, moi drodzy, możemy jeszcze sobie na sekundkę wrócić do tego draftu. Przede wszystkim URS nie na Ornie. To bodajże w trzech grach, ja sobie za sekundkę to zweryfikuję, 3 na 4 gry, kiedy miałem okazję oglądać tego stoplanera, on na Ornie właśnie, to był Trundle, to był Orn, a w spotkaniu na Politechnikę Krakowską dokładnie Orn wybrany dwukrotnie. Także dostajemy trzeciego bohatera, jeśli chodzi o top lanera PP właśnie.
dostajemy coś nowego. Też trzeba pamiętać, że on nieco graczem Jaxa jest również, ale ten wybanowany został w drugiej fazie wyborów. Także Jaxa nie uświadczymy. Nie ma lepszego Orna na świecie niż Orn URS-a. URS Gold. Widzę potężny fanbase ma ten top laner z Politechniki Poznańskiej. No, ale jak można nie być fanem top lanera, który jest po prostu gigachadem na Ornie, na największym gigachadzie Górnej Alei? Czy jest bardziej gigachadowa postać na topie? Od Orna? Szczerze wątpię. Jak ktoś ma świeżego Orna, no to widać, że to jest koneser Górnej Alei. No i takim koneserem URS na pewno jest. Natomiast tutaj przeciwko swojemu bohaterowi będzie musiał się potykać na Gnarku. Co więcej, wydaje mi się, że ten mega Gnar tutaj naprawdę sporo może znaleźć value. No bo jednak Lucian dosyć krótko zasięgowy jak na strzelca. Być może dostaniemy tutaj RFC. Niemniej jednak to dalej gdzieś jakiś wjazd z mega Gnara jest dostępny. Jaki jest problem? No, Milio. Milio ma taką, moi drodzy, właściwość, że jest w stanie ściągnąć efekty kontroli tłumu ze swoich sojuszników na całkiem sporym obszarze dookoła siebie samego. Natomiast to nie jest tylko wejście na mega Gnarze, no bo bardzo łatwo jest w stanie to swallowować gdzieś Talia swoim wejściem, zresztą dostępne też Chains of Corruption, także nie zdziwię się, jeśli zobaczymy u Hejta Klęsa, a u Bieszu, który tutaj na Milio będzie grał, nie zdziwiłbym się, jeśli dostaniemy Rush Mikaela, bo tych efektów kontroli tłumu jest naprawdę sporo, no, a o ile Karma pod AP zadaje, pod full AP bombę, zadaje sporo obrażeń, tak, no, tych obrażeń może tutaj brakować, jeśli Hejt będzie słabo dysponowany na tym Lucianie. Także w tego Lucjana trzeba będzie zainwestować, myślę, że zarówno czas w trakcie rozgrywki, jak i też warto byłoby, żeby wspierający tego Mikaela złożył. Bo jeśli pada Lucian, no to może się pojawić delikatny problem, jeśli chodzi o departament obrażeń. No bo jednak Irelia docelowo będzie leczyć się bardzo mocno, a Varus, jeśli go zobaczymy w tym wariancie pod Lethality, co niekoniecznie się wydarzy, bo Orn istnieje, natomiast wydaje mi się, że przez Orna po prostu przetopić się może Irelia razem z tym Gnarem, co pozwalałoby Lucianowi pójść w ten Lethality wariant, który pozwala mu pozostawać na nieco dłuższym zasięgu i gdzieś razić kolejnymi swoimi strzałami swoich wrogów, aniżeli podchodzić na zasięg autoataku. Zobaczymy, na jakie rozwiązanie ostatecznie tu się gracze zdecydują. My calutki czas czekamy na rozpoczęcie tej rozgrywki. Zostałem pytanie o to, ile jest tutaj w ogóle czasu. A to ciężko powiedzieć, ile czasu pozostało. Nie posiadam takich informacji. Ilke, jeśli jesteś na czacie, bardzo cię proszę o taką informację. O taką informację, ile jeszcze graczom zostało czasu na wejście do tej rozgrywki, no bo cały czas nie udało się rozwiązać problemów u Bunia. Także, moi drodzy, ja na sekundkę udam się na przerwę, spróbuję dostać informację od organizatorów, którą mógłbym przekazać za chwilkę zawodnikom. Także jeszcze chwilka cierpliwości, mam nadzieję, że za sekundkę damy radę wejść do tej rozgrywki. Również się niecierpliwie, tak samo jak i wy. Także za sekundkę do was powracam.
Moi drodzy, wracam do was z dawką pewnych informacji. Crazy, za sekundkę już ci wyświetlę drabinkę. Drabinka może być w tle, ta dzisiejsza, nie ma problemu. Moi drodzy, widocznie Bunio nie rozwiązał swoich problemów, także dostaniemy zmianę, jeśli chodzi o Górną Aleję po stronie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Nie wiem, czy ta zmiana utrzyma się ewentualnie na kolejne spotkania, natomiast na ten mecz prawdopodobnie Bunia nie zobaczymy. Zobaczymy za to któregoś z subów, koziołków z ułamu. To jest pierwsza informacja na dzisiaj. Druga sprawa w meczu Politechnika Śląska kontra Politechnika Bydgoska. Pojawił się walkover na korzyść Politechniki Śląskiej. Także Politechnika Śląska już w półfinale oczekuje na drużynę, która zwycięży w tym spotkaniu, które mam nadzieję za sekundkę uda nam się zobaczyć. Także to jest z informacji, które wiem. Delikatne roszady na pozycjach. Za sekundkę to zaktualizuję na komendzie. Tak jak patrzę, Bieszu ostatecznie skończy na Górnej Alei. Natomiast gracz o niku Falster w lidze, no i Falster również dla mnie do komentarza, będzie grał na Dolnej Alei razem z Hejtem. Także tak, moi drodzy, będzie to wyglądało. Za sekundkę powinniśmy już wchodzić pomalutku do tej rozgrywki. Także gracze już są w Champ Selekcie, że oni już za sekundkę. Natomiast my parę chwil więcej ze względu na Spectator Delay. Jeśli coś zmieni się od tego, co teraz wam przekazałem, to oczywiście od razu będę was informował o tym. Natomiast tak wyglądają sprawy póki co. Co ważne, mecz Akademia Leona Kuźmińskiego kontra Uniwersytet Bielsko-Bialski trwa. Tak samo jak skład Open Politechniki Poznańskiej, czyli Solo Q Players. Aktualnie trwa ich spotkanie z Wojskową Akademią Techniczną z Watachu. Także, moi drodzy, spotkania pozostałe trwają. To, na które was zapraszam serdecznie, czyli spotkanie ułamu przeciwko Politechnice Poznańskiej. Zaraz, mam nadzieję, rozpocznie się. No i Real Trapshit. Pozwolę sobie przemilczeć ten komentarz i udać się na chwilkę przerwę, bo gracze już do gry nam wchodzą, a ja muszę poczekać jeszcze dwie minutki, aż ten Spectator Delay minie i po tym czasie przychodzę do was z tą dojedynką, z derbami Poznania, moi drodzy. Derbami wiecznie remontowanego i rozkopanego rynku. Bo nic w życiu nie jest pewne, tak jak rozkopany rynek w Poznaniu, chociaż doczarły mnie suchy. Poznaniacy, proszę, potwierdźcie bądź zaprzeczcie, że remont rynku zakończył się w Poznaniu. I nie wiem, co o tym myśleć. Rzeczy, które uznawałem za pewne w moim życiu, nagle istnieje ryzyko, że przestają być pewne. No i nie wiem, co się... Prawda? Ojeju. To ja już nie wiem, takie... Są pewne uniwersalne prawdy w życiu. I jedną z nich był wieczny remont na rynku w Poznaniu. I nagle, prawda, ściera się człowiek z pewną nową rzeczywistością, że nagle te uniwersalne prawdy już przestają być prawdziwe. I człowiek zaczyna wątpić nieco, no we wszystko, co wierzy, tak? Po tym, jak remont rynku w Poznaniu zakończył się. Nie wiem, jak sobie mentalnie z tym poradzę. Natomiast mam nadzieję, że ludzie w Poznaniu jakoś są w stanie przeżyć fakt, że ich rynek nie jest remontowany. Moi drodzy, także jeszcze sekundka i wracamy. Dosłownie minuta.
i moi drodzy, powracam już do was. Jesteśmy już w grze. Także pierwsza mapa, jedyna mapa, bo moi drodzy, musicie wiedzieć, że w formacie BO1 całe te kwalifikacje zarówno wczoraj rozgrywaliśmy, jak i dzisiaj rozgrywać będziemy. Również te pierwsze starcia, zarówno pierwsza runda, jak i półfinały jutro. Także w formacie BO1 dopiero wielki finał, na który już was zapraszam na oficjalny kanał Esports Association, na kanał ESA. Tam o godzinie 16 wspólnie z Antosem będziemy mieli przyjemność dla was, moi drodzy, skomentować, mam nadzieję, niezwykle emocjonującą serię BO3, która wyłoni reprezentanta Polski na... polskiego reprezentanta na UM właśnie. ForbiJG, wiesz co, były bardzo duże problemy z klientem Ubunia z Koziołków i ostatecznie nastąpiła tam zmiana gracza, wszedł Falster, no i dlatego dopiero teraz rozpoczynamy rozgrywkę. O właśnie, bardzo dobrze, że mówisz, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba schować. No i cóż, rozpoczynamy, moi drodzy, tę rozgrywkę. Problem z Doran's Shieldem, można by się tego spodziewać. Karma nieprzyjemna, karma obijająca. A item daje całkiem sporo tego sustainu na linii. Zresztą URS również obija od razu Bieszu na tym ornie. No ale co ważne, URS nie na ornie. Prezentuje nam nowego czempiona. To jest coś, co warto, moi drodzy, zobaczyć. Także ważne, tak jest, tak jak Antos pisze, ważne, że gra ostatecznie trwa. Kuzia z apką wbili szybciej drugi poziom, natomiast botlane Hate, Falster szybciutko razem do nich dołączają. Tutaj bez żadnych chyba większych wymian na tej dolnej alei, chociaż wystarczy zawsze Milio, daje shielda, no i od razu jest to sygnał gdzieś da Luciana, by gdzieś polecieć do przodu, spróbować czegoś znaleźć, jakieś dawki obrażeń, sprokować tego first strike'a. Bieszu całkiem solidnie, jeśli chodzi o punkty zdrowia, prezentuje się na tej górnej alei. Zresztą w creepach też nie odstanie, chociaż teraz URS, świetna rotacja od niego. No ale Ornn jest tak potężny, tak wspaniały jest to champion, jest w stanie całkiem sporo też tych obrażeń przeciwnikowi swojemu oddać. Moi drodzy, także początek gry raczej spokojny. Co ciekawe, obaj dżunglerzy po full clearze, Talia nieco szybciej zejdzie nam na rzekę i tego pierwszego kraba mimo wszystko może mieć problem z przejęciem, ponieważ botlane Hate, Falster z priorytetem, tam fala dopchana, zresztą Kuzia i Apkoa trochę mniej punktów zdrowia na ich paskach. I jeszcze do tego wszystkiego Fenix dopchnął środkową alejkę i również może zejść na rzekę. Także bez kontestu Kocis przejmuje kraba z dolnej rzeki. I to jest pewien początek, którego można się było spodziewać. Zarówno Lucian Milio z priorytetem, jak i Karma z priorytetem w te Irelie. Także początek rozgrywki dosyć spokojny. Postawiony totem kontrolny gdzieś w dżungli Kocisa. Gnar znalazł okienko na to i szykuje nam się zagranie gdzieś na tej górnej rzece. Aczkolwiek Kocis jest w stanie po prostu z tego wszystkiego umknąć. Problem, nie znajduje stuna na tej karmie. No i cóż, wszystko tam rozejdzie się po kościach, chociaż Feniks oddaje całkiem sporo, jeśli chodzi o te obrażenia. Ale co ciekawe, problem, 10 creepów przewagi na tej środkowej alei. To jest coś, czemu trzeba się przyglądać, tam URS z aktywnością. Natomiast problem jest w stanie dzięki swojemu błyskowi jakoś się z tego oswobodzić. Karma nie nakłada na nim ruta. No i ostatecznie utrudnia to też wejście od Kocisa. W zasadzie je uniemożliwia podwierze. W Irelię raczej nie chcesz się pchać, kiedy... No cóż, tam Vampiric Scepter już w jej ekwipunku teraz się pojawia. Ona miała dostępnego tego Doran's Shielda.
rozkręciłaby Conquerora, jeszcze byłoby groźnie. Tutaj URS wspólnie też ze swoim dżunglerem, czego pozycja dla Bieszu znana, jest w stanie nieco odizolować tego Orna od kolejnych minionów. Fenix tutaj znajduje smycz na problemie. Jednak to nic więcej się nie wydarzy z tym. Już widzimy Kuzia z rotacją w kierunku tych Void Grabsów. One już szybciutko podejmowane. Pierwszy już padł. W tym samym czasie Irelia tam walczy na środku, aby nie oddać tego priorytetu karmie. No i prawdopodobnie cały pierwszy zestaw trafi w ręce Politechniki, moi drodzy, poznańskiej. Także jest to pewna przewaga. Natomiast po drugiej stronie mapy Kocis odpowiada razem ze swoim botlane'em. Są w stanie zabezpieczyć pierwszego Drake'a, Drake'a hextechowego. Także jedna z lepszych dusz, przyjemniejszych dusz nam się tutaj nie pojawia. O! Tutaj URS z dużymi problemami. Bieszu jest w stanie go złapać. Teraz wbija szósty poziom. Pojawia się wyzwanie Boga Kuzi, ale nieodbity ten kozioł. Tragedia dla Bieszu. Jest URS w stanie odpowiedzieć. Nie! Pojawia się flash. Autoatak. Ten Brittle rozbity na URS-ie. No i to top laner z koziołków. Z pierwszą krwią w tym spotkaniu. Dobrze to zagrane. I wystarczyło obrażeń, mimo tego, że jednak ten kozioł nie został odbity. Myślę, że gdyby udało się odbić tego kozła dla Bieszu, no to nie pojawiłoby się wtedy potrzeba używania swojego błysku. A tutaj, moi drodzy, w tym samym momencie Karl gdzieś na środku pali ten błysk, wchodzi i Irelia gdzieś głębiej w Feniksa. Natomiast nic tu się więcej nie wydarzy. Obaj dżunglerzy z aktywnością przy środkowej alei, jednak to wszystko nam rozejdzie się po kościach z dużej chmury. No, dosyć mały deszcz, ale jakiś jednak popadał, no bo Karl bez swojego błysku będzie musiał sobie w najbliższym czasie radzić. I teraz Hejt ofensywnie wchodzi już to uzdrowienie, no i ten egzost był palony, Kocis troszkę się zgubił w dżungli drużyny przeciwnej. No i on oddaje eliminację dla Talii, która bardzo chętnie przyjmie sztuki złota, gdzieś będzie się próbowała napędzić. Tak czy siak, wydaje mi się, że tam na górnej alei problem był taki, URS trochę niefrasobliwie zagrywa TR-kę, jest w stanie Bieszu ją skancelować dzięki temu, że był unstoppable. No i postawiło go to w całkiem niewygodnym położeniu. Bieszu szybciutko podbija swojego przeciwnika. No i ostatecznie z flashem jest w stanie go wyeliminować. To też, moi drodzy, pokazuje, jak dużą dawką obrażeń dysponuje Orn, ale o tym może za chwilkę. Fenix jest tutaj łapany. Problem nakłada na niego kolejnego CC-ka. Natomiast sporo karma jest się w stanie wyleczyć. A Irelia, dosyć mobilna, jest w stanie swobodnie sobie z tego wszystkiego odskoczyć. Decaling tutaj zagrywane. Apkoa pali swój błysk, ale Hejt odpowiada swoim. No i wystarczyło w połączeniu z tym wcześniej rzuconym decaling obrażeń. Próba jest tutaj dive'u na tego Brauma. Falster. Sporo obrażeń. Dobrze porotowane agro. Ostatecznie nikt tu nie upada. Kocis. Cease and desist. Zagrane. Sporo musiała drużyna niebieska poświęcić, żeby dopaść tego Brauma. Niemniej jednak, koniec końców, udało się. Braum pada. Ten dive dobrze przeprowadzony. Wcześniej upada też Apkoa. A też widzimy Apkoa w tym wariancie pod lethal tempo. W tym wariancie pod attack speedy, pod on hity. Także botrk tam będzie kompletowany. Uznali najwidoczniej gracze z Politechniki Poznańskiej, że może jednak Irelia to będzie za mało w tego Orna. No i również w Kocisa trzeba o tym pamiętać, że Tawaj również prawdopodobnie tutaj w jakiś bruzerowaty build pójdzie. No i uznali, że być może nie starczy tych obrażeń samej Irelii. No i poczuli potrzebę, że ich strzelec musi również skorzystać z tego wariantu, w którym sięgamy po szybkiego botrka, aniżeli gdzieś po wczesne letality. Gdzieś tam Fenix dojeżdżany. Od strony topside'u zmierza też w stronę środkowej alei Kuzia. Najprawdopodobniej po prostu będzie to przejęcie drugiego zestawu Void Grabsów. Całe pełne 6 trafi najprawdopodobniej w ręce drużyny czerwonej. Możemy to oglądać w tym momencie na naszych ekranach. Natomiast na bocie decaling ponownie dostępne.
Breath of Life również za niedługo się tutaj pojawi. To ważny akurat cooldown, ponieważ Chains of Corruption mogą być w dowolnej chwili zagrane, a Falster może w bardzo dobry sposób je przełamać, jeśli nie zagrywane są one na niego. Natomiast mamy tutaj dojazd. Problem rozpędza się, rozkręca tego Conquerora. On już na tej reli na czterech stakach, niemniej jednak to Kuzia pada tutaj jako pierwszy. No i cóż, chyba pojawi się zanurkowanie na bocie. Cease and Desist dostępny dosłownie za sekundkę, niemniej jednak ono niepotrzebne. Udaje się zabezpieczyć tę eliminację. No i kolejny kill na konto Hejta. To już 3-0-1 dla strzelca Koziołków z Poznania. I jest tutaj chęć zanurkowania również problema, ale nadciąga Kal z odsieczą dla swojego środkowego. Kal dociskany, Koci sporo obrażeń otrzymuje. On ostatecznie tutaj musi paść. Kal już dwa zabójstwa na jego konto. Falster całkiem sporo obrażeń był w stanie wyrządzić tej talii. No i ostatecznie ta eliminacja dla wspierającego drużyny niebieskiej. Ta sytuacja, no, jednak z dużą przewagą wychodzi ułam z tego wszystkiego. Zagrywany tutaj Mega Gnar w Bieszu, ale on sobie nic z tego nie robi. Już słoneczna Egida na jego wyposażeniu. Także dosyć tankowaty jest ten Orn. On nie będzie zbyt wielu obrażeń na swoje konto przyjmował. Natomiast 0-4 rozpoczyna dolna alejka Politechniki Poznańskiej. Apkoa z Kuzią, czy też z Kuziem, nie mogą zaliczyć tego początku do udanych. Niemniej jednak, moi drodzy, zobaczmy, Kal już 3-1 na tej talii. On wszystkie zabójstwa swojej drużyny posiada i są w stanie zabezpieczyć tego pierwszego dla siebie, a drugiego w tej grze Drake'a na swoje konto. Dostaniemy, moi drodzy, duszę górską. No i cóż, jeśli chodzi o te obiekty neutralne, 6 Void Grabsów wziętych przez drużynę czerwoną. Dodatkowo smokami drużyny podzieliły się pół na pół. URS gdzieś tam ściga Bieszu, ale trzeba pamiętać o tym, że oho, Fenix mocno naciskany. Pojawiły się Chains of Corruption, pojawił się również Ultimate od tego Brauma. Udaje się poskromić środkowego. Kal nie trafiony przez Kocisa, ale Hejt jeszcze coś próbuje. Decaling, całkiem sporo obrażeń. Tu jednak Kal jest w stanie z tego wszystkiego ujść żywy. Także drużyna niebieska nie znalazła żadnego zagrania w odpowiedzi na agresję Apkoi i Kuzi skierowaną w stronę Feniksa. Niemniej jednak, jak zobaczymy sobie, moi drodzy, w ekwipunki, pierwsze przedmioty już u wszystkich graczy drużyny niebieskiej. Pojawił się też ten wczesny Moonstone. Naprawdę duży value nam tutaj daje. Melians już skompletowany u Karmy. A po stronie czerwonej to dopiero skompletowany Shadow Flame, to dopiero skompletowany Botrk. Niemniej jednak w tej talii musimy upatrywać warunku zwycięstwa dla drużyny czerwonej. Ona całkiem napędzona. To już buty na Magic Pena, wieje ekwipunku, również ten Shadow Flame. Sporo obrażeń ta talia będzie w stanie wyrządzić swoim przeciwnikom. Zresztą tutaj widzimy Falster, jak dostał tym kamieniem z ubitej ziemi. Całkiem sporo obrażeń nie dostał, ale jest Cease and Desist! Hejt wchodzi w Kala, są w stanie go naprawdę szybciutko wykluczyć. No i ten Lucian będzie bardzo, bardzo dużym problemem. Zresztą jak zobaczymy, w ilość sztuk złota, Apkoa jeszcze cały czas tam naciskany, chociaż Fenix zdaje się chcieć się obrócić gdzieś w stronę problema. Jak zobaczymy na sztuki złota w plecakach poszczególnych graczy, no to jest mniej niż 1000 sztuk złota na korzyść Kala w stosunku do przeciwnego leśnika. A na topie ten Orn trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Orn wychodzi na równo, jeśli chodzi o stwory, i z delikatną przewagą, jeśli chodzi o sztuki złota, ponieważ zgarnął solową eliminację na tej górnej alei. Na środku Irelia z delikatną przewagą, co może być zaskakujące dla nas. Natomiast na dolnej alei 2500 sztuk złota przewagi, jeśli chodzi o strzelców, na korzyść tego Lucjana. Rozpędzony Lucjan to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. A w tym samym czasie Herald podjęty przez Koziołki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Drużyna, która prowadzi w rozgrywce, może tego Heralda naprawdę bardzo dobrze wykorzystać. Używa się go w sposób łatwy.
No i myślę, że za niedługo można go gdzieś szukać zagrania, czy to przy Dolnej, czy to przy Górnej Alei. Musimy uważnie spoglądać się na to, gdzie rotował będzie Kocis. Następny smok za 100 sekund, moi drodzy, będzie nam obecny na Summoner's Rift. No i cóż, póki co z przewagą drużyna niebieska, natomiast drużyny czerwonej, drużyny z Politechniki Poznańskiej nie możemy, moi drodzy, przekreślać, bo Chains of Corruption istnieją, do tego Kal dorzuca rotację swoich umiejętności, no i robi się problem, bo Mikael jeszcze niedostępny dla Falstera. Wiadomo, jest klęs dla Hejta, ale wydaje mi się, że jeśli wszystko drużyna czerwona zagra właśnie w Hejta, może pojawić się duży problem. No a jeśli o problemie mowa, on zarówno na bocznej, ale i gdzieś może szukać swojej użyteczności, jak i gdzieś właśnie próbując zone-shotować, czy to Hejta, czy to Feniksa. Ciekawe, po jaki drugi przedmiot pójdzie problem. Czy to gdzieś będzie jakiś bruzerowaty przedmiot, czy może zostaniemy w ogóle Jackshot. Takie wybory również pojawiają się w tym samym czasie. Kocis zmuszony do palenia swojego błysku. On tutaj złapany przez problema wspomnianego przeze mnie przed chwilą właśnie. No cóż, smok za niecałe 30 sekund. Także może pojawić się też jakieś zagranie z Heraldem właśnie od Kocisa. To taki klasyk, że gdzieś puszczamy Heralda, czy to na środek, czy to na dolną aleję, tworzymy jakiś punkt presji i w tym samym czasie idziemy w stronę obiektu neutralnego, w tym przypadku, którym jest smok. Ależ dużo obrażeń ma Fenix. Jest w stanie Apkoe, nie jest w stanie Apkoe wykluczyć. Kal rozdziela przeciwników na dwie części. Hejt musi tutaj umykać, mało punktów zdrowia na jego koncie. Natomiast Kuzia z Apką również bardzo mocno obici. Także chyba nie będzie mowy o jakimś skontestowaniu tego smoka. On trafi w ręce koziołków z ułamu. To już drugi na ich konto. Natomiast tutaj widzimy wielką użyteczność, jaką Talia może nam wnieść w takich wąskich przestrzeniach. Rozdzieliła tutaj Talia, rozdzielił tutaj Kal walkę na dwie części i udało się Feniksa szybciutko wykluczyć drużynie czerwonej. To też jest jakiś plan nagranie tych walk, gdzie się Talia ze swojego murku przecina walkę, rozdziela ją na dwie części. No i może to kreować mniejsze bądź większe problemy dla koziołków z ułamu. Niemniej jednak, no to póki co siłą rzeczy oni gdzieś bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu. Musimy też pamiętać o tym, Ornn coraz bliżej 13 poziomu, kiedy to zacznie wykuwać swoim sojusznikom swoje wzmocnienia. A wtedy, chociaż o tym może za chwilkę, gdzieś tutaj jest chyba próba zanurkowania w Bieszu, pojawia się Weres. Kuzia również z rotacją do topa wspólnie ze swoim leśnikiem, wspólnie właśnie z Kalem. Także była jakaś groźba zanurkowania na Górnej Alei, niemniej jednak nie wydarzyło się to. Falster wspólnie z Kocisem wchodzą gdzieś głębiej w tę północną ćwiartkę, wchodzą głębiej do lasu Kala. Są w stanie postawić się nieco wizji, no bo już za minutkę z delikatnym układem pojawi się nam, moi drodzy, Baron Nashor na Summoner's Rift. Także jakiś taniec Nashorowy prawdopodobnie się pojawi. Wydaje mi się, że koziołki teraz są naprawdę bardzo, bardzo silne. Dwa przedmioty w rękach Hejta. To jest coś, z czego warto byłoby skorzystać. A póki co, Feniks gdzieś łapany. Wchodzi Irelia. No i ta karma. Nie ma jak tutaj przetrwać. No, a w odpowiedzi po tę tier 2 na topie będą próbowali sięgnąć gracze z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jeszcze do mega formy dla Gnara całkiem sporo zostało, także WRS nie może tego bronić, on musi tutaj odpuścić, ale Kal ze swoim ultimatem za sekundkę może się tam pojawić. Bieszu cały czas na wizji, także drużyna czerwona dokładnie zna pozycję tego Ornna. Kocis ostatecznie tam nie trafia, ale Cease and Desist się pojawia, on jednak szybko wymazany pod wieżą. Pojawia się wezwanie Boga Kuźni, Hejt musi błyskać. Falster kolejnym, którego drużyna czerwona tutaj pogromi. No i to jest chyba sygnał. Czas na Barona Nashora, 20 minuta, on ledwo co
pojawia się na Summoner's Rift i za sekundkę tutaj będzie podejmowany pytanie, na ile hejt Bieszczu i Fenix są w stanie drużynę czerwoną od tego barona gdzieś spowolnić tę całą sytuację. Hejt szybciutko wykluczony, sporo obrażeń, już ten Storm Surge dołożony dla Kala. Powstrzyma to barona Nashora, bo już waj razem z tym Milio gdzieś wyruszają z bazy. Natomiast to spory shutdown pobrany z hejta na konto URS-a, na konto tego Gnara, na pewno pomoże, bo jednak Mega Gnar i generalnie Gnar gdzieś w tych walkach drużynowych może być niezwykle użyteczny. Witam Cię bardzo, Reszka, serdecznie tutaj na mojej transmisji. Bardzo mi Cię miło jest zobaczyć. No i cóż, moi drodzy, stan w sztukach złota wyrównał nam się. Tutaj pomalutku dochodzi zarówno problem, jak i Apkoła do swoich punktów mocy, ponieważ jak zobaczymy w ekwipunki, u problema pojawił się już ten Sundered Sky. Także nowy Divine Sunderer już na wyposażeniu u tej Ireli. Pytanie też, ile do drugiego przedmiotu dla strzelca. On chyba dosyć daleko. Za minutkę niecałą kolejny smok. Wydaje mi się, że obie drużyny chcą o niego powalczyć. Ornn już z 13 poziomem, także za sekundkę będzie rozdawał ulepszenia swoim sojusznikom. Trzeba o tym pamiętać, bo są to statystyki nieodzwierciedlane bezpośrednio w sztukach złota, w tej różnicy w sztukach złota. Natomiast co widzieliśmy? Hejt, pomimo tego, że był bardzo silny, niezwykle łatwo jest go wyłapać, jeśli on nie ma obok siebie gdzieś tego Milio, który Breath of Life jest w stanie swojego strzelca wykupić. I widzimy drużyna czerwona tutaj z jakimś podejściem pod smoka. To generuje pewną decyzję do podjęcia dla koziołków z ułamu. Czy my chcemy robić tego Drake'a, który za sekundkę nam się tutaj pojawia? Widzimy, że Karma razem z Vi w kierunku tego Drake'a kierują nam się. Wizja nie postawiona na tym baronie na szorze. I są pingi od Politechniki Poznańskiej. Oni chyba skuszą się, będą próbowali podjąć ten obiekt neutralny, dokonać jakiegoś crossmapu URS z dostępną teleportacją. Problem, sporo obrażeń się pojawia w tego barona Bieszczu. Gdzieś izolowany, teraz jeszcze Chains of Corruption. Sporo obrażeń w tego Ornna się pojawia. Hejt swoimi odpowiada. Natomiast przerwany jest ten baron Nashor. Kuzia pierwszym, który tutaj zostanie wykluczony. Dekaling już zagrany od hejta. I chyba na tym się to wszystko skończy. Wydaje mi się, że tak, nie ma co ryzykować. Mega Gnar, chociaż Mega Gnar jeszcze niedostępne. Pytanie, czy koziołki zdecydują się na zrobienie tego Nashora? Chyba nie, chyba nie. To by śmierdziało takim typowym polskim Illuminar Nashorem, gdzie na Nashorze ostatecznie przegrywasz rozgrywkę. Wydaje mi się, że Politechnika Poznańska dosyć rozsądnie. Nie jesteśmy w pozycji, żeby zawalczyć o tego Drake'a. Bylibyśmy drudzy na rzece. To nie jest dobry pomysł, żeby face-checkować gdzieś Ornna i Vi. No i też ten, nadzieliby się wtedy na ten bardzo spory połk od Feniksa, który jednak tej gry chyba nie może zaliczyć do najbardziej udanych. To musimy sobie, moi drodzy, powiedzieć. Tak czy siak, wydaje mi się, że decyzja, żeby skierować swoje kroki w kierunku barona Nashora, jak najbardziej rozsądna. Niemniej jednak to zagranie nie powiodło się. Tracisz wspierającego i tak nie jesteś w stanie zrobić barona Nashora. Niemniej jednak cały czas z przewagą. Bezpośrednio w sztukach złota, no bo musimy pamiętać, już Storm Razor ulepszony w rękach Lucjana. Kolejne ulepszenie, no mimo wszystko najprawdopodobniej poleci do Feniksa. Co też ważne, mamy Mikaela w ekwipunku Falstera. To bardzo, bardzo ważny tutaj przedmiot w kontekście tej rozgrywki. Hejt bardzo ważny, on tutaj już gdzieś łapany swoim klęzem jest w stanie się uwolnić.
Chase of Corruption nietrafione jest w stanie drużyna niebieska jakoś się wycofać. No i wchodzi Kocis, Cease and Desist, wchodzi w to wszystko Bieszczu i problem pierwszy tutaj, który tutaj wykluczony, Kuzia praktycznie poza walką, ale Werez jest w stanie to wspólnie z Kalem obrócić. Gdzieś już po wykluczeniu problema wydawało mi się, pada Irelia, no nie możesz przegrać tej walki, ale Kal pokazuje, jak dużo obrażeń jego Talia posiada. No i wspólnie z Apką byli i URS-em byli w stanie dowieść tę walkę. Ostatecznie zwycięstwo tutaj na środkowej alei dla drużyny czerwonej, a nagrodą Baron Nashor, moi drodzy, w 25 minucie. Gdzieś hejt, ale są szybko wymazany. Storm Surge daje ci tyle obrażeń. Kal z szóstą eliminacją na swoje konto. On od samego początku daje nam tutaj sygnały, jego Talia niezwykle groźna, daje nam sygnały, jestem w stanie pociągnąć tę rozgrywkę, a Werez już doszedł do swoich punktów siły. Black Cleaver pojawia się na jego wyposażeniu. Kal, dodatkowa forma statystyk defensywnych i bezpieczeństwa w postaci tego efektu stazy, dla niego Zonia. Dodatkowo to jest Darkseid też na 10 stakach. Zobaczymy, czy jakiś Medjay się pojawi. Aczkolwiek zazwyczaj jak gracze budują Medjaya, no to kończy się to ich rychłą, prawda, śmiercią i utratą staków. Niemniej jednak, jak popatrzymy w drugą stronę, pojawił się Black Cleaver Uwaj już jakiś czas temu. Ornn w drodze po Frozen Hearta. Nieco więcej tych armorów właśnie dla niego będzie. Pytanie, czy nie warto byłoby zbudować jakiejś odporności na obrażenia magiczne. Kocis z dostępnym ultimatem. On tutaj szuka. Bieszu jeszcze swoim nie dysponuje. Kocis wymazywany. On pada. Gdzieś musimy patrzeć na hejta. Hejt jest w stanie gdzieś jakoś skajtować URS-a. Phoenix już martwy. Problem, nie trafia swoim ultimatem. Hejt cały czas strzela Bieszu. Jeszcze gdzieś to tankuje na frontlane. URS ostatecznie przeżywa. Hejt, czy jest w stanie wykluczyć Kala? Chyba nie ma o tym mowy. Problem jest w stanie dopaść Falstera. A hejt musi uciekać w panice i popłochu. Nie jest w stanie ostatecznie ani on Kuzi, ani Kuzia jego wykluczyć. Natomiast ta rozgrywka nam się bardzo mocno po kolejnej wygranej walce przez koziołki z ułamu przechyla na ich korzyść. Właśnie problem, pomimo nietrafionego ultimate'u, był w stanie dostać się na backline. Hejt nie jest w stanie wyklikać swoich przeciwników, a Kal całkiem sporo obrażeń posiada. Problem jeszcze gdzieś może będzie próbował to obracać w kierunku hejta. Gdzieś cały czas szuka. Mamy teleportację na plecy, natomiast hejt jest w stanie przeciwnego środkowego poskromić. Ta karma nie znajdzie tutaj URS-a. Forma mega się skończyła. Brak środkowego. Nie wiem, czy jesteś w stanie podjąć tego smoka, chociaż on spada naprawdę, naprawdę szybko. No i ostatecznie zabezpieczony przez drużynę Politechniki Poznańskiej. Zdawało mi się, że drużyna niebieska mogłaby to teoretycznie próbować kontestować. Chociaż niedostępne wezwanie Boga Kusi od Bieszu, no, uznali, że może niekoniecznie jest to dobry pomysł. Natomiast brak problema był na pewno sporym uszczerbkiem, jeśli chodzi o materię obrażeń po czerwonej stronie. Niemniej jednak pozwolę sobie wrócić do tego wątku gdzieś przede mnie podejmowanego. Chciałbym zobaczyć jakąś odporność na obrażenia magiczne u Bieszu. Wydaje mi się, że Kal naprawdę, naprawdę jest bardzo w mocnym miejscu. Także tych obrażeń magicznych troszkę dołoży zarówno Varus, Brown trochę mniej, ale gdzieś Varus z tym Ginso. Niemniej jednak wydaje mi się, że to jest duży problem, że Kal tak naprawdę na praktycznie zerowych Magic Resistach jest w stanie wchodzić, czy to w Kocisa, czy to w Bieszu, to sporo obrażeń. On już w drodze po czwarty przedmiot, a widzimy u Orna pojawia się ten Negatron, także jest to rozpatrzenie. Kal jest groźny, trzeba na niego uważać, dobrze jest złożyć jakieś Magic Resisty. Pytanie, czy drużyna niebieska będzie w stanie jakoś jeszcze do tej rozgrywki wrócić, bo ona jak im się raz wymknęła z rąk, no to tak pojawia się pewien problem. Wchodzi Kocis głęboko w Apkoe, z tego Cease and Desist pojawia się Decaling. Apkoe ostatecznie wykluczony. Kocis
jest w stanie tutaj przeżyć, nie ma o tym mowy. Natomiast hejt rozpędził się, jest w stanie dopaść również Kala. I to jest ta walka, która potoczyła się zdecydowanie nie po myśli Politechniki Poznańskiej. Czyżbyśmy mieli dostać tutaj base race? Weres bierze już tę wieżę inhibitorową na górnej alei, ale on ostatecznie będzie się cofał bronić swojej bazy. Inhibitor na środku padnie dla drużyny niebieskiej. Pytanie, czy gdzieś tutaj w problema będą próbowali jeszcze wchodzić. Mega Gnar dostępny, ale do formy jeszcze trochę daleko. URS tutaj łapany, ale ta forma zostanie szybko nabita. Problem jest w stanie tutaj wejść szybciutko. Wykluczony hejt. No i to są problemy. Falster martwy. Phoenix również bieszu z Kocisem, tylko przy życiu. Kocis będzie musiał samotnie bronić bazy. On będzie chciał tę górną alejkę jakoś odepchnąć. Dostępna teleportacja od problema. Te dev timery całkiem spore, dokładnie problem, już zagrywają na dolną aleję, tam będzie próba wzięcia tej wieży inhibitorowej i samego inhibitora na dole. Jak popatrzymy na dev timery i jeszcze 25 sekund do Feniksa, jeszcze jest sporo czasu, zagrywany ultimate od Kala, on będzie wspierał swojego środkowego w tym szybciutkim tutaj rozbieraniu bazy przeciwnika. Pada inhibitor na midzie, pada inhibitor na topie, na bocie też również padł. Wszystkie trzy inhibitory zostały wzięte, a za niedługo Baron Nashor, moi drodzy, to jest jakieś już tylko 5 sekund. I drużyna czerwona w kierunku właśnie tego obiektu neutralnego kierować będzie swoje kroki. Drużyna niebieska musi na razie gdzieś odepchnąć falę. Co ważne, troszeczkę chyba się za bardzo pokusili. Wydaje mi się, trzeba było wziąć ten inhibitor na bocie i powiedzieć dość, powiedzieć stop, wycofać się, bo byli w naprawdę dobrym punkcie. Wygrali walkę, bo nie było w niej URS-a. Bierzesz inhibitor, całkiem spora nagroda dla ciebie. No a idziesz dalej i tracisz wszystkie trzy inhibitory i tracisz Barona Nashora. Z tym jest naprawdę bardzo ciężko dyskutować. A w drodze po zonie jest problem. On z tym Seekers Armguardem będzie w stanie ozłocić się na 2,5 sekundy. Jack Shaw zbudowany, Sterak również, URS-a. To jest ta tarcza ze Steraka, naprawdę bardzo potężna. Plus samo Jack Shaw da Gnarowi w obu formach nieco więcej przeżywalności. Da mu tę przeżywalność w formie mini, tutaj widzimy. Będzie próba gdzieś synchronizowania tych fal stworów zarówno na topie, jak i na midzie. Decaling zagrywany na fale, żeby jakoś utrudnić to oblężenie. Ale moi drodzy, naprawdę, naprawdę ciężkie czasy przed koziołkami z Ułamu. Ale Kocis gdzieś wspólnie ze swoim top lanerem. Ostatecznie nieodbity ten kozioł. To jest tragedia. Falster szybciutko wykluczony. Phoenix dołączy do niego. Chociaż gdzieś na tyłach Kocis jest w stanie znaleźć Apkoe, ale Bieszu razem z Kocisem gdzieś tutaj gonieni. A środkową aleją po prostu idzie problem, idzie razem z Kalem. No i Bieszu tutaj już wykluczony. Kocis również, no i Nexus na moi drodzy upada w niecałe 34 minuty. Ace, dobra gra ostatecznie od URS-a pomimo tej szybkiej deski na górnej alei. Ale przede wszystkim, moi drodzy, chcę to podnieść. Kal niesie swoją drużynę na barkach do zwycięstwa w tym pierwszym spotkaniu dzisiejszych kwalifikacji do UEM-u. No a Phoenix, bardzo nieudana gra od niego. Tu wydaje mi się, że to jest jeden z tych punktów, gdzie należy upatrywać źródeł tutaj porażki, ale wydaje mi się po prostu kwestia to też draftowa, tak? No bo jednak nie oszukujmy się. Hejt, poza tą jedną walką, w której nie pojawił się w ogóle Gnar, on nie mógł totalnie grać w tej rozgrywce. On szybciutko dojeżdżany jednym, drugim, trzecim efektem kontroli tłumu i on po prostu nie był w stanie tutaj strzelać, a on dla swojej kompozycji był tutaj absolutnie kluczowy, szczególnie w realiach delikatnej niedyspozycji Feniksa na tej karmie. No nie można, nie ma co tego ukrywać. Ja już gonię z kolejnymi wynikami do was. VAT zwyciężył z solo queue players z PP.
Ułam teraz na naszych oczach przegrał z Politechniką Poznańską, z tym głównym składem. Tak jak wcześniej mówiłem, Politechnika Śląska zwyciężyła walkowerem swoje pierwsze spotkanie. No, a UG za niedługo rozpocznie swoje starcie z Wojskową Akademią Techniczną, a Politechnika Poznańska z Politechniką Śląską. Także wydaje mi się, że na tym spotkaniu sobie zostaniemy, chociaż Uniwersytet Gdański z WAT-em już swoje spotkanie rozpoczynają. Niemniej jednak wydaje mi się, że ten półfinał Politechnika Poznańska kontra Politechnika Śląska będzie nieco dla nas ciekawszy. Więc myślę, że na tym spotkaniu pozostaniemy sobie. Trochę przerwy dla graczy, trochę przerwy dla mnie. Kal, tam widziałem, poprosił o 5-10 minut przerwę, także myślę, że za niedługo będziemy pojawiać się z tym draftem. Dosłownie właśnie za te 5, porywach do 10 minut. Ja Wam oczywiście dziękuję za tę pierwszą grę dnia dzisiejszego. No i za niedługo dostajemy półfinał. Co ważne, zwycięzcy półfinałów już meldują się nam w jutrzejszych finałach kwalifikacji do UM-u. Natomiast później jeszcze mecz kolejny ze zwycięzcami tych, między zwycięzcami tych półfinałów o to, kto z lepszym seedingiem będzie do jutrzejszych finałów przystępował. Ale to wszystko za chwilkę, za momencik.
wczoraj sensacyjnie w ostatniej rundzie przed tym już awansem do jutrzejszych finałów kwalifikacji do UM-u, sensacyjnie i całkiem dosyć dużą różnicą przegrali na Uniwersytet Warszawski. Dzisiaj kolejna szansa dla nich. No ale muszą pokonać Politechnikę Poznańską. To jest właśnie, moi drodzy, ten mecz. Ten. No i drugi, w którym gra Uniwersytet Gdański na Wojskową Akademię Techniczną. Zwycięzcy tych dwóch spotkań zameldują nam się w jutrzejszych finałach kwalifikacji do UM. Natomiast później jeszcze jeden mecz między zwycięzcami tych dwóch meczów, który decyduje o tym, kto z lepszym seedingiem do tego spotkania, moi drodzy, podejdzie. No a tutaj już jesteśmy po pierwszej fazie banów. Miałem właśnie gdzieś przechodzić do tego wątku, że Maokai prawdopodobnie przez Politechnikę Śląską będzie podejmowany. Oni bardzo chętnie sięgają po tego czempiona. Przede wszystkim w roli wspierającego. Niemniej jednak być może Soul sięgnie po Maokaja właśnie. Wykluczona Talia, ona niedostępna dla Kala. Wykluczony też Nocturne dla Kala. Niedostępny Lucian dla Apkoi. Po drugiej stronie Banff Xena, który z moim pewnym zaskoczeniem nie podjęty w poprzedniej rozgrywce. Niedostępny również jest Yone ani Akali. Także pula midlanerów, pula gdzieś z dżungli przede wszystkim tutaj uszczuplona. Mamy miliona first picku. Pytanie, z kim Politechnika Poznańska chce tego milio sparować? Też tego Maokaja, to raz, że to wybór dobry dla Sirona, to też wybór generalnie dobry draftowo, to jeszcze to jest bardzo ważne podebranie dla Kuzi. Przeciwko niemu ten Maokaj bardzo często banowany, natomiast tutaj Politechnika Śląska postanawia na pierwszym wyborze właśnie tego bohatera podebrać. Pojawia się ten Milio. Wydaje mi się, że prawdopodobnie jest to po prostu kwestia odpowiedzi na korzenie Maokaja. No i sparowany on zostaje ostatecznie z Varusem Apkoi. Ten Lucian niedostępny, na Feliosa tu się nie decydują. No i pojawia się Kalista. Kalista jak najbardziej dla Snowba może ten botlane gdzieś dociskać. I to też jeszcze bardziej ułatwia sprawę dla Maokaja gdzieś właśnie w roli wspierającego. Zobaczymy, czy ostatecznie ten drzewiec w roli wspierającego nam skończy w tej rozgrywce. Natomiast wydaje mi się, że to jest chyba docelowe sparowanie. Natomiast musimy pamiętać o tym, on w dowolnym momencie gdzieś do dżungli może zostać przeflexowany. Dla Jordixa pojawia się, moi drodzy, Syndra. No a w nią naświetlany Sylas od problema. To też trzeba o tym pamiętać. Syndra przepuszczona przez draft, a to jest komfortowy wybór problema. I ostatecznie podebrany. Także w ciekawy sposób Politechnika Śląska raz, że biorą gdzieś jak dwie mocne postaci dla siebie, to są postaci, które są często banowane przeciwko Politechnice Poznańskiej i po prostu podbierają im ich wybory. Efektywnie poszerzając swoją pulę banów, tak? Ostatecznie Sylas zlokowany dla problema. Ostatnio na Politechnikę Krakowską ten Sylas wyglądał naprawdę całkiem solidnie. No i wydaje mi się, że tutaj też no przede wszystkim korzenie od Maokaja, tak? Dostępne dla Sylasa to bardzo przyjemne narzędzie dla Politechniki Poznańskiej. Czy to dla własnego engage'u, czy to w ramach gdzieś zatrzymywania engage'u przeciwnika. Problem może tymi korzeniami straszyć. No i w drugiej serii banów trochę w górną aleję. Niedostępny Ornn dla Weresa. Jaxa sami wykluczają. Niedostępny dla Weresa Malphite. No i wykluczony Nautilus. Gdzieś rozpatruje Politechnika Poznańska, że o, to niekoniecznie musi oznaczać Maokaja na bocie. Warto jeszcze Nautilusa wykluczyć. Wukong wzięty dla Kala. Wczoraj w wygranej grze Politechniki Śląskiej pojawił się Wukong dla Soula. Tutaj niedostępny. Kal bierze Małpiego Króla Vasta Janina dla siebie. I pytanie, czym ostatecznie Politechnika Śląska w to, co widzimy, odpowiada. Przede wszystkim Eldar Jelek będzie musiał pikować topa w ciemno.
Soul z Lee Sinem nam skończy. Zobaczymy, czy będzie to chiński Lee Sin, czy raczej chińska podróbka. Natomiast gdzieś jakimiś głębszymi wejściami, gdzieś z kopnięciem będzie Soul groził. Natomiast wydaje mi się, że Hal z cyklonem tego Wukonga całkiem dobrze może rozbijać te walki. Też to jest dodatkowe narzędzie gdzieś, żeby powstrzymać ten engage Politechniki Śląskiej. Gdzieś właśnie na przykład z tymi korzeniami, czy gdzieś jakiś próba follow do Scatter the Week od Syndry. Aatrox wybrany w ciemno dla Politechniki Śląskiej. Nie wiem, czy byłbym fanem Xante. Wydaje mi się, że Aatrox ma raczej dobre zestawienie w tę postać z Shurimy. Szczególnie jak będzie gdzieś z ostrzem Darkina się rozpędzał. Ostatecznie dostajemy Urgota od Weresa. Także Weres po raz kolejny pokazuje nam jakąś nową postać. Jest to Urgot. Ciekawe, ciekawe. Przyznam się szczerze, że bardzo dawno w środowisku pro, semi-pro Urgota nie miałem okazji zobaczyć. Także no też cieszę się na to, że pojawi się w tej rozgrywce coś, moi drodzy, nowego. No i to też jest jakaś kolejna twarz od URS-a. Ten Gnar naprawdę bardzo solidnie wyglądał w poprzedniej rozgrywce. Pytanie, jak będzie wyglądał ten Urgot. Wydaje mi się, że Politechnika Poznańska nie miała bezpośredniej żadnej odpowiedzi w tego Aatroxa. I ten wybór od Eldarielka nieco postawił ich pod ścianą. No ale też należy docenić Politechnikę Śląską, że tu nie bali się sięgnąć po dosyć agresywny wybór na Górnej Alei. W ciemno. Moi drodzy, ja udaję się na chwilkę przerwy, póki gracze nam wchodzą do rozgrywki. No i za 3 minutki, pewnie z delikatnym okładem sekundowym, będę do Was wracał z mapą, której zwycięzca zamelduje nam się w jutrzejszych finałach kwalifikacji do University Esports Masters. No ale o tym jeszcze pomówię między tą rozgrywką, a rozgrywką finałową. Także za parę chwil do Was, moi drodzy, wracam.
moi drodzy, i powracam do was już tutaj z drugą mapą oglądaną przez nas dzisiaj, drugą od Politechniki Poznańskiej. Natomiast tutaj warto podkreślić, zwycięzca tego spotkania melduje nam się w jutrzejszych finałach kwalifikacji do UEM-u. O tym, czy na Politechnikę Białostocką, czy na Uniwersytet Warszawski, jeszcze się przekonamy w następnym spotkaniu, które będziemy mieli okazję dzisiaj obserwować. Natomiast wczoraj Politechnice Śląskiej właśnie no nie udało się. Na tym etapie się potknęli. Także musimy tutaj uważnie spoglądać. Oni głodni sukcesu. Oni głodni dostania się do tych finałów kwalifikacji na UEM. No i cóż, no wczoraj odpadli na tym ostatnim już etapie. Mało widowiskowym stylu. No i tutaj będziemy oczekiwać od nich pewnej poprawy. Politechnika Poznańska już wygląda lepiej niż wczoraj. Oni jeszcze wcześniejszy etap niestety dla nich niestety polegli, ale na Politechnikę Białostocką, która zdawała się być zdecydowanie najlepszą drużyną w dniu wczorajszym. Także musimy tutaj uważnie spoglądać na to, która z tych drużyn ostatecznie okaże się lepsza. Cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że tu też przede wszystkim ciekawy bardzo dostajemy botlane. Pytanie, czy Kalista od Snowba będzie w stanie jakoś w miarę szybko nam tutaj wyjść do przodu z tej dolnej alejki? Czy jednak pojawią się pewne problemy? Kalisty nigdy nie chcemy takiej, która jest gdzieś do tyłu, gdzieś spowolniona w stosunku do zegara, gdzieś spowolniona w stosunku do przeciwnika, bo to generuje pewne zawsze problemy. Natomiast jeśli Snow rozpędzi się, będzie mógł, tutaj trafione Scatterdale przez Jordixa, wymiany na tutaj w początkowym etapie rozgrywki na jego korzyść na tej środkowej alei, chociaż problem z dobrym wejściem w Jordixa, sporo obrażeń, jeszcze ten Electrocute sprokowany, dosyć niepopularny wybór na Sylasie, musimy to sobie przyznać. Tam zazwyczaj jakiś Conqueror, ewentualnie First Strike się pojawia, natomiast tutaj problem zdecydował się sięgnąć na Electrocute. Trzeci wave chyba zostanie dopchnięty przez duet Snowp-Siron, a jednak nie udało się dopchnąć tej fali, zanim przyszedł wave numer 4. No i trzeba uważać, bo Kal gdzieś tutaj w dolnej części mapy, aczkolwiek postawione ten wizji, on powinien dać pełni informacji o pozycji dżunglera drużyny z Poznania. Eldar Jelek gdzieś tutaj z wejściem w URS-a, aczkolwiek URS całkiem oddaje solidnie. No i mniej więcej na takim samym pułapie punktów zdrowia są top lanerzy. Dopchnięta fala na midzie jest w stanie znaleźć jakieś okienko na zwordowanie, problem. Dostarczenie swojej drużynie jakiejś dawki informacji przy następnym clearze Lee Sina. Natomiast dżunglerzy po prostu podzielą się krabami, ewentualnie może spróbuje Lee Sin czegoś poszukać przy środkowej alei. Nie, już jest rozpoczęty ten powrót do bazy. A ten na górze przerwany, ta fala nie dopchnęła się. Musi Eldar Jelek jeszcze chwilkę nad nią popracować, żeby dopuszować ją pod samą wieżę URS-a. A w stronę górnej alei kieruje się Kal i on będzie mógł gdzieś poszukać tam jakiejś swojej aktywności, jeśli URS przytrzyma tego wave'a w sweet spocie. On usilnie nie chce, żeby ta fala stworów rozbiła się o jego wieżę. Ale ostatecznie Eldar Jelek dopycha, także bez problemu może znaleźć dla siebie komfortową cofkę. W razie co może gdzieś wracać z teleportacją, ale znowu przerywa ten recall. On tutaj chce jakiegoś Maćka poszukać na URS-ie, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No po prostu może będzie próbował gdzieś izolować od fali URS-a właśnie. Co ważne, pierwszy zestaw Void Grabsów za sekundkę zamelduje nam się na Summoner's Rift, także Eldar Jelek nie chce tego w żaden sposób tutaj trzymać, będzie chciał przejąć priorytet na tej górnej alei.
on cały czas ze swoją podką, także nieco więcej sustainu dla niego. Także URS tutaj raczej nie ma jak poszukać jakiejś większej aktywności. Zresztą no, Aatrox sam w sobie całkiem sporo tego sustainu posiada. Natomiast pierwszy już suwet grabsów podjęty przez tego Wukonga, Eldar Jelek, gdzieś tutaj się nam rozpędza. Conqueror jest nastakowany. URS musi defensywnie błyskać. Wydaje mi się, że była tutaj szansa gdzieś czegoś jeszcze poszukać z pozycji Elder Jelka. Natomiast po prostu dżunglerzy nam się tutaj wymieniają obiektami neutralnymi. Drużyna niebieska pobiera pierwszego smoka, natomiast drużyna czerwona pobiera pierwsze trzy Void Grapsy. No i URS bez błysku, bez teleportacji. Myślę, że swoją teleportacją prawdopodobnie odpowie też Eldar Jelek na górną aleję. Chociaż o tym dowiemy się za chwilkę. Siron gdzieś ze Snowbell. Ze Snowbem gdzieś głęboko w dżungli. Soul łapany. Ale on jest w stanie ze swoim błyskiem z tego wszystkiego uciec. Dobra aktywność od problema. Ale problem, jak już o problemach mówimy, jest taki. On bez many musi się cofać. No i fala rozbija się o jego wieżę. Coś z niej na pewno straci. Pojawia się Shin od problema. Czyżbyśmy mieli zobaczyć Lichbane'a na pierwszy przedmiot od tego Sylasa? Na to się zapowiada, na to moi drodzy wygląda, a Elder Jelek tutaj jest dobrymi wymianami, chociaż URS teraz odpowiada. Jeśli chodzi o przedmioty, no URS już wyposażył się w te pancerniaki, także spora ilość obrażeń Aatroxa zostanie zanegowana w ten sposób. Teraz Snowb całkiem sporo obrażeń przyjął na swoje konto. Jest tutaj Lee Sin w topie. URS może mieć problemy z dopchnięciem tej fali. On, co prawda, na tym kontrolnym totemie wizji zobaczy Lee Sina. Niemniej jednak Elder Jelek czuje się tutaj dobrze. Jest ze swoim dżunglerem. Szukają tutaj jakiejś aktywności. URS cały czas bez błysku. Pytanie, czy fala się dopchnie w tym czasie? Raczej nie, ale przybywa tutaj Wukong. Wukong z dostępnym cyklonem. Fala się dopchnęła, także nieco negatywnie tutaj się to kończy dla drużyny niebieskiej, chociaż ostatecznie ten kanon pod wieżę nie wejdzie. Jordix z bardzo dobrą odpowiedzią na próbę tutaj wejścia od Sylasa. Szybkie Scatter the Weak. No i raz, że zagrożenia w stosunku do niego nie ma żadnego, a dwa, też samego Sylasa mógł nieco tutaj nam obić. Snowpe z szóstym poziomem. Za chwilkę będzie można tutaj, myślę, poszukać jakiegoś zagrania na dolnej alei razem z tym Fate Skullem. Gdzieś wrzucić Maokaja. Aczkolwiek wydaje mi się, że dopiero to dostaniemy, jak Maokaj dojdzie do szóstego poziomu również. Będzie dysponował swoimi korzeniami. Problem jest w stanie tutaj teraz wchodzi w Jordixa. Całkiem sporo obrażeń. Jeszcze pojawia się Ultimate Syndry w rękach Sylasa właśnie. Problem ostatecznie nie jest w stanie wykluczyć przeciwnego midlanera. Co więcej, raz, że Soul ratuje swojego środkowego. Dwa, jest w stanie wykluczyć Sylasa gdzieś z tym kopniakiem. Także naprawdę bardzo dobra sekwencja zagrań od dżunglera drużyny niebieskiej właśnie. No i delikatna przewaga na stronę Politechniki Śląskiej nam się właśnie teraz kreuje. Soul łapany. On te raptory jest w stanie wziąć w całości. Hal z tym cyklonem i pomocą od Kuzi jest w stanie poskromić przeciwnego leśnika. Także no jakaś jest to odpowiedź na... Nie jest to bezpośrednie na to zagranie, na świetne zejście od Soula, świetne pokrycie swojej środkowej alejki, no ale na to, że gdzieś tam połasił się na raptory przeciwnika. Także obaj dżunglerzy po jednym zabójstwie. Delikatna przewaga w sztukach złota na konto drużyny Politechniki Śląskiej. Natomiast no tutaj tak naprawdę mimo wszystko marginalna. Kuzia pomaga docelowo swojemu środkowemu. Może nie tyle dopchnąć, co pozwolić sobie na zejście na te Void Grapsy, ale jest tutaj Siron. Siron już z dostępnym szóstym poziomem. A co to, moi drodzy, oznacza? To oznacza dostępne korzenie. Soul gdzieś wchodzi, Jordix. Nie sięga to Scatter the Weak przeciwnego wspierającego. Zagrywane korzenie przez problema.
Ale w odpowiedzi również Maokai swoje zagrywa. Kuzia, mało punktów zdrowia. Eldar Jelek tutaj się pojawia. Sporo obrażeń od niego jest dostępne dla tego Darkina. Jego ultimate, natomiast ORS, pytanie czy może zagrać swój. On na niskim pułapie punktów zdrowia. Jeszcze z flashem Siron jest w stanie ten drzewiec wykluczyć przeciwnego top lanera. No i to chyba powinno oznaczać wzięte Void Grapsy dla drużyny niebieskiej. Jeszcze świetne zagranie od Soula z kopniakiem. Kal poskromiony. Tak samo jak poskromione zostaną te Void Grapsy w efekcie tego zagrania. No a Jordix też na środkowej alei radzi sobie bardzo, bardzo solidnie. Przewaga w stworach, czego zresztą oczekiwalibyśmy po tym matchupie. No ale jak sobie zobaczymy, sztuki złota, moi drodzy, na środkowej alei już 700 sztuk złota. W dżungli jakieś 500, 700 sztuk złota też przewagi Eldar Jelek. Tylko na bocie jest tak naprawdę równo między strzelcami. URS gdzieś wygania Soula, natomiast ze swoim porażeniem jest w stanie zabezpieczyć trzeciego z tych Void Grabsów. Natomiast jeśli zostałby ostatecznie wygoniony po dwóch, nie była to by wielka tragedia. Po prostu nie pozwolimy wtedy przeciwnikowi na spełnienie tych termitów. Zagrany ultimate od URS-a. On jest w stanie poskromić przeciwnego dżunglera. Dobre zagranie od URS-a tutaj, mimo tego, że był 1v2. Chociaż tak naprawdę to Soul tutaj kreował jakoś to zagranie, to on najprawdopodobniej kolował, albo Eldar Jelek, żeby jakoś w tego Urgota wchodzić. Niemniej jednak to wymiana jeden za jednego, ale teraz URS, on bez błysku, o tym musimy pamiętać. Eldar Jelek z dostępnym dla siebie ultimate'em, także on może za chwilkę czegoś szukać, ale Jordix raz po raz łapie problema gdzieś na to Scatter the Week. Kolejne sztuki złota wpadają z First Strike'a. Luden's Companion już na jego wyposażeniu. Zresztą pierwsze przedmioty też pojawiają się u innych graczy. Jest ta Hydra pod Letality dla Eldar Jelka. Pojawił się Sunred Sky już dla Soula. No, oczywiście Kalista sięga w pierwszej kolejności po te buty. Te buty niezwykle ważne dla Kalisty. Także nic dziwnego, że to one spriorytetyzowane nad pierwszym pełnym przedmiotem. No i cóż, moi drodzy, delikatna przewaga 1500 sztuk złota z delikatnym okładem dla Politechniki Śląskiej. Niemniej jednak drużyna czerwona również dochodzi do swoich gdzieś jakichś pierwszych power spike'ów. Kal już z Sundered Sky na jego wyposażeniu, a Jordix musi defensywnie błyskać, bo Kal ze swoim cyklonem tutaj naprawdę dobra aktywność przy środkowej alei od leśnika z Politechniki Poznańskiej. URS troszkę opóźni swój build, bo jeszcze gdzieś ten Bramble Vest od niego. Jest Siron, wchodzi szybko w apkoe, gdzieś z tymi korzeniami. Nie ma szans, strzelec z drużyny czerwonej wykluczony, również wspierający. Kuzia musi gryźć glebę. Problem, sporo obrażeń się pojawia. Ostatecznie do Soula trafia ta eliminacja. Pytanie, czy on tutaj przeżyje. Jest w stanie z tą tarczą safeguarda przeżyć kolejny tower shot na skrawku punktów zdrowia. Ale bardzo, bardzo solidny Lee Sin od Soula właśnie. Dobre zagranie przy dolnej alei. Eldar Jelek, on bez swojego błysku. URS gdzieś tutaj go ściga. Są pingi w stronę tej górnej alei. Ale ten w tym piksel krzaku jest ward. Aczkolwiek teraz on zespotowany i ta wizja będzie odcięta przez ten control ward. I Eldar Jelek troszkę w tarapatach, ale odpala szybciutko swój czar ostateczny. Natomiast on ostatecznie przez Urgota poskromiony w wyniku rzucenia Fear Beyond Death. No i cóż, w odpowiedzi upada wieża tieru pierwszego na środkowej alei. Ta przewaga w sztukach złota dla drużyny niebieskiej cały czas gdzieś się poszerza, ale za sekundkę dostaniemy walkę przy Heraldzie. Problem, przejmuje najlepszy ultimate w drużynie przeciwnej, przejęte te korzenie Maokaja i nie wiem, czy drużyna niebieska może jakkolwiek to kontestować. Dokładnie tak się dzieje. Po prostu decydują się nacisnąć gdzieś na środkową aleję. Tutaj też Kuzia był, natomiast Eldar Jelka nie mogliśmy tutaj uświadczyć przy tym Heraldzie, także myślę, rozsądna decyzja, żeby to odpuścić po stronie Politechniki
Śląskiej. Jest tutaj próba jakiegoś Maćka w problema. On szybciutko zostanie tu wykluczony. Nie jest w stanie od tego odfleszować. Soul nie jest w stanie wykluczyć przeciwnego środkowego. I to teraz oni muszą gdzieś tutaj umykać. Chociaż Jordix cały czas poczuwa się. Kolejne spele zagrywane przez tę Syndrę. A Eldar Jelek jeszcze bez dostępnego ultimate'a. Ale szuka. Szuka ciągle wymian przeciwko Urgotowi. On tylko Pikaxa dołożył do swojego ekwipunku. Na cały czas z tą Profane Hydrą jest Eldar Jelek. Także chyba powinien mieć więcej obrażeń. Natomiast sporo tego armoru URS-a jest, bo jest też ten Bramble Vest, który nie dość, że armory, to jeszcze jakieś ograniczenie leczenia. Natomiast wydaje mi się, że na World Enderze Aatrox może tutaj poszukać jakiejś eliminacji, jeśli URS zagrałby nierozważnie. Tam mimo wszystko sporo tego leczenia jest, ale tutaj mamy pingi w kierunku ogólnej arei. URS będzie ją za sekundkę dopychał. Fear Beyond Death dostępne, ale póki World Ender również jest dostępny, tego Aatroxa ciężko będzie jakoś zdejmować, chociaż Sylas nam schodzi w kierunku tej górnej alei właśnie. Może będą czekali na moment, w którym Eldar Jelek być może poczuje się za bardzo. Wyjdzie za wysoko na tej linii. Ale Cyklon od Kala również niedostępny. A w tym samym czasie drużyna niebieska. Tutaj głęboko mamy wejście od Soula. Chains of Corruption na Soula zagrane właśnie. No i cóż, drużyna czerwona musi przy topie coś znaleźć. Eldar Jelek walczy. Eldar Jelek się broni. Problem ostatecznie tutaj padnie. Fear Beyond Death jest w stanie wyeliminować Eldar Jelka. Niestety dla problema on za dużo tych tower shotów przyjął na swoje konto. To agro nieporotowane. A w tym samym momencie drużyna niebieska podjęła tier 2 na midzie. Podejmują kolejnego smoka. Pierwszego ze smoków infernalnych, którego drużyny nam tutaj wezmą. No i wydaje mi się, że mimo wszystko zagranie na plus dla drużyny. Dla drużyny niebieskiej. Chociaż pamiętajmy, ta tier 1 stopa wzięta. Ta tier 2, no całkiem sporo punktów zdrowia ta druga wieża na topie straciła w wyniku zagrania tam Heralda, a URS dokłada pierwszy pełny przedmiot, jest to Hullbreaker na jego wyposażeniu. 3-1 Urgot, on może być, całkiem się rozbestwiać gdzieś tutaj na bocznej alei, szukać jakiejś agresji, a teraz Kal, Siron tutaj nierozważnie face checkuje, on szybciutko będzie tu wyeliminowany, nie, jest Fate Call i strzelec drużyny niebieskiej jest w stanie oswobodzić swojego wspierającego, no z takiej nieoptymalnej dla niego sytuacji, troszkę nierozważnie face checkuje. Maokai, odpalony World Ender, problem naciskany, no i chyba musi tutaj upaść, tak? Kingslayer i to to przyspieszenie z tych, prawda, spełniących się duszyczek, które mamy w wyniku infernalnej mapy, się nam pojawiają. URS ostatecznie tutaj nie upada, pojawia się Kal. Kal z cyklonem, nietrafione Fear Beyond Death. No i Jordix stąd zdaje się umknie, czy tak będzie na pewno problem, tylko pobiera Unleashed Power od tej Syndry, nic więcej się tutaj nie wydarzy. Jeszcze Kuzia gdzieś tutaj dołącza, Soul być może on będzie jakoś tutaj łapany, problem zdaje się chcieć tutaj coś podjąć, jakąś walkę. Natomiast to takie przepychanki na górnej alei, w to mi graj dla Eldar Jelka, on mocno naciska w tym samym momencie na wieżę tieru drugiego na bocie. Natomiast URS jest w stanie w porę na to wszystko odpowiedzieć. Jest, moi drodzy, ten Lich Bane u problema. Zastanawia mnie to. Lich Bane obecnie bardzo silny jest, bardzo silnym jest przedmiotem. Natomiast czy to jest na pewno przedmiot, po który warto sięgnąć jako pierwszy? Ten Sylas 03. Warto, żeby problem jakoś wrócił do tej rozgrywki. Zresztą jak sobie zobaczymy na zestawienie sztuk złota na konkretnych pozycjach z delikatną przewagą URS, no ale na pozostałych pozycjach tutaj mamy zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o drużynę
Politechniki Śląskiej. No bo zarówno Soul, to jest niecały 1000 sztuk złota, no ale na midzie Jordix duża przewaga, ale o tym może za sekundkę, on gdzieś tutaj łapany. Problem jest w stanie uniknąć tego Scatterdewick, wchodzi razem z tym Unleashed Power i Shutdown trafia w ręce tego Sylasa. To dobry portfel. Warto będzie tego Sylasa jakoś przywrócić do siły w tej rozgrywce. On niezwykle ważny. No bo Urgot to nie jest ta postać, w której upatrywałbyś Kerry. Zagrany kopniak, Weres jakoś próbuje tego unikać, ale pojawia się Rent. No ostatecznie w ogóle Eldar Jelek jest w stanie pobrać dla siebie tę eliminację. Druga już dla niego w tej mapie, no i bez swojego top lanera. Drużyna Politechniki Poznańskiej będzie musiała sobie jeszcze radzić jeszcze przez pół minuty. Co ważne, Baron Nashor już zameldował nam się na Summoner's Rift. Tutaj w tym kierunku drużyny będą kierowały swoje kroki. Sporo tutaj wizji w lesie drużyny czerwonej postawionej przez Politechnikę Śląską. Teraz ona zostanie nieco odbita przez drużynę Politechniki Poznańskiej. Karl gdzieś tu nawet głębiej wchodzi. Natomiast, no, za chwilkę możemy zobaczyć jakieś zagranie heraldowe. Bo Eldar Jelek się cofnął. Jordix jest w stanie to przeżyć. Karl pada dzięki temu, że Soul ponownie ratuje swojego środkowego. I pytanie, czy Jordix gra tak nierozważnie, a Soul tak dobrze, że jest w stanie zawsze mu przyjść na odciecz? Czy po prostu na komunikacji zawsze jest to skolowane, że próbujemy gdzieś Kala przybejtować, no bo Soul jest w stanie go wykluczyć. Zresztą ten Lizzie na dwóch przedmiotach całkiem potężny. Problem szuka swojej aktywności. Eldar Jelek odpala Worldendera. Gdzieś wchodzi tutaj głębiej w przeciwników. Soul z kopniakiem w Apkoe. Ostatecznie jednak nie da się strzelca drużyny czerwonej wykluczyć. Niemniej jednak zadowolą się zdobyczą. Problem wykluczony. On już 1-4. No i po prostu będą starali się podjąć tego Heralda z tą Kalistą, która już z Terminusem, już z Botkiem na swoim wyposażeniu. Pytanie, czy uda się to podjąć? To, no, myślę, że rozsądna decyzja, żeby jednak to odpuścić. Karl co prawda nie dysponował jeszcze cyklonem, no ale drużyna niebieska jeszcze przez chwilę tego Nashora robiłaby. Także wydaje mi się, że, no cóż, rozsądna decyzja, żeby też swoje kroki skierować w stronę Infernalnego Smoka, który daje im potencjalnie punkt duszowy. Niskie punkty zdrowia zarówno u tej Kalisty, jak i u tej Syndry, nietrafiony Firth Beyond Death, to bez wątpienia Kalistę by wykluczyło. Soul naprawdę się poczuwa, gdzieś wchodzi tutaj głębiej. Natomiast on już wykluczony przez problema, Weres cały czas żyje. Problem z podebranym Worldenderem. Eldar Jelek zagrywa swojego, ale on tutaj musi również gryźć glebę i oglądać szary ekran. To jest sygnał do zrobienia Barona Nashora dla drużyny czerwonej. Ponownie Politechnika Poznańska, być może przegrywając grę, przejmie nam stery w kolejnej swojej rozgrywce. Ale taka lista potężna, ona tutaj szybciutko będzie zmierzać. Niemniej jednak chyba drużyna niebieska po prostu odpuści tego Barona Nashora i skierują się od razu w kierunku Smoka. On jeszcze 6000 punktów zdrowia. To chyba za późno, żeby to skontestować. Dokładnie tak, Kalista kieruje swoje kroki w kierunku środkowej alei. No i cóż, po resetach zobaczymy, co tam ciekawego zakupione zostało. Jeszcze bez drugiego przedmiotu Weres. On przez tego Bramblevesta nieco opóźniony. Chociaż Hullbreaker w tych walkach drużynowych on też nie będzie miał aż tak dużej użyteczności, o tym należy pamiętać. Zonia dokupiona przez problema, ale szybko nam pada ten smok, także w punkcie duszowym stawia się drużyna niebieska. Drugi przedmiot dołożony dla Apko i to jest bardzo ważne. No i mamy, moi drodzy, pauzę, także na sekundkę przerzucimy się na drugi ekran. Nic nie pokazywać, jeśli chodzi o pozycję graczy na mapie. Także cóż, wydaje mi się, że drużyna Politechniki Poznańskiej naprawdę jest w stanie wrócić do tej rozgrywki. Chociaż wydaje mi się, że no, mimo wszystko Politechnika Śląska tak przekrojowo nieco lepiej jest się w stanie, prezentuje się tutaj. Chociaż problem nieco wraca.
problem nieco wraca i powrót problema, jakiegoś punktu siły, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważny. Ten początek od niego raczej nieudany, rozpoczyna 0-3. Natomiast no, w te kaliste ważne będą obrażenia od problema. Właśnie generalnie ta kalista nieco uciążliwa, nieco problematyczna. Natomiast my, moi drodzy, już wracamy do tej rozgrywki. Pauza nam się zakończyła. No i z tym baronem na szorem drużyna czerwona jest w stanie wziąć tier 1 z mida. Także wie, że na ich konto jakoś to oblężenie ciężko będzie prowadzić, ponieważ brak fali zarówno z bota, brak fali stopa, nieprzygotowane te fale stworów pod jakieś rozwidlone nacieranie. Także wydaje mi się, że na tym baronie chyba tylko się skończy na tej wieży pierwszego poziomu ze środka. Eldarielek gdzieś straszy wzięciem drugiej wieży na bocie. Ostatecznie mu się uda. No i cóż, wychodzisz 1-1 w wieżach. No plus wieża drugiego poziomu daje ci więcej sztuk złota niż wieża pierwszego poziomu. Także no, póki co ten baron Nashor bez większych zysków, jeśli chodzi o przestrzeń na mapie. Soul gdzieś na flance. On może szukać jakiegoś tutaj zagrania, aczkolwiek no, jego drużyna jest zdecydowanie tutaj nie w pozycji do tego. Także gdzieś poza wizją, po podebraniu tych wilków, będzie starał się wrócić w swoje własne szeregi. Nie zostanie tu ostatecznie zobaczony przez Apkoe. Tak czy siak, URS podejmuje również tier 1 na bocie. Wszystkie nam tier 1 już w tym momencie upadły. No i pytanie, drużyna czerwona w tym momencie, wydaje mi się, piłeczka po ich stronie kortu, to oni drużyną na razie aktywną, to oni z ruchem na mapie. Problem podejmuje korzenie od Maokaja, ale Eldarielek razem z Soulem gdzieś tutaj na flance. Korzenie w drugą stronę również zagrane, nietrafiony ten Sonic Wave od Lee Sina. No i to chyba nam kończy całą tę sytuację. Jeszcze Lee Sin być może będzie próbował nacisnąć na URS-a. On trafiony tym Scatter the Weak od Jordixa, no ale nie przyjmuje zbytnio obrażeń. Problem gdzieś tutaj z zakusami, ale wydaje mi się, że to się nic nie wydarzy, chociaż korzenie od Maokaja niedostępne. Będą po prostu próbowali oblegać te tier 2, ale myślę, że na to oblężenie jak najbardziej jest odpowiedź, bo jest ta Syndra, bo jest ta Kalista gdzieś. Lee Sin również ze swoim Sonic Wave'em. Ale to przede wszystkim, no właśnie, Syndra nie daje ci oblegać wieży, kiedy jesteś na samym kanonie. Jeszcze Soul gdzieś tutaj przerywa te recole, kupuje czas dla swojej drużyny. On na tym Lee Sinie naprawdę, naprawdę świeżutko wygląda, muszę wam powiedzieć. W drodze po trzeci przedmiot Eldarielek, on niezwykle ważny. Ważne, żeby dla Eldarielka trzeci przedmiot pojawił się za 2 minuty, a dla Syndry Zonia to również ważny przedmiot. Pozwoli jakoś uniknąć czy to Chains of Corruption, czy to jakiegoś wejścia od problema. Zresztą Death Beyond, zapomniałem jak się nazywa, Ultimate Urgota. Fear Beyond Death, o właśnie. Fear Beyond Death. Również ta zonia nas może bardzo przyjemnie z tego wykupić. Oprócz błysku warto ten efekt stazy posiadać. Ale na najbliższą walkę, nawet jeśli nie uda się skompletować całej zoni, to jest ten Seeker's Armguard, który daje nam również ten jednorazowy efekt stazy. Także no, wydaje mi się, że za minutę 10 nam drużyny zameldują się na tym smoku, ponieważ Politechnika Poznańska, wydaje mi się, że musi tego smoka skontestować. Jeśli tak nie zrobią, no to w ręce Politechniki Śląskiej trafi dusza infernalna. Tego chcieliby raczej uniknąć. Taka lista dosyć silna. Trzeci przedmiot skompletowany. Gdzieś po cichu nam Apkoa dochodzi do tych punktów siły, ale tutaj mamy jakąś aktywność Kal. Ostatecznie z Flashem. Te Chains of Corruption nietrafione i to jest chyba sygnał, nie możemy tutaj walczyć na tym smoku jako drużyna czerwona, chociaż ten cooldown bardzo szybko nam tutaj będzie wracał.
Pytanie, czy wrócą te łańcuchy od Varusa. One niezwykle ważne. No i też cyklon niedostępny póki co dla Kala, a gdzieś jakieś właśnie zagranie z Błyskiem i tym cyklonem mogłoby naprawdę niezwykle pomóc, jeśli chodzi o walkę na tym kluczowym Drake'u. W tym samym czasie Weres po prostu bierze tier 2 na topie, wywiera presję na bocznej alei, zmusza Politechnikę Śląską do jakiegoś ruchu. On z dostępną teleportacją. Także w dowolnej chwili może dołączyć do swojej drużyny. No ale Politechnika Śląska zdecydowanie w lepszej tutaj, moi drodzy, pozycji. I ten smok już wzięty. Ta dusza już przejęta. Także drużyna czerwona nieco tutaj spóźniona. Fate Skull zagrany. Nieco na wiwat. Szkoda, bo to ważny cooldown, szczególnie wobec tego, że drużyna czerwona chyba nieco trochę w geście desperacji albo jakiejś chęci odpowiedzi na to zagranie nieudane przy smoku podejmują tego barona Shora. Ten Varus pod on hity całkiem sporo w niego obrażeń miał, będzie. Soul tutaj podchodzi, on to za sekundkę sprawdzi. On unieruchomiony korzeniami rzucanymi przez problema. Chociaż tutaj Eldar Jelek rozpędza się z World Enderem. Całkiem sporo obrażeń. Kal chyba nie będzie w stanie tego przeżyć. Gdzieś Soul na flance, ale on złapany przez Chains of Corruption. One wróciły. No i problem. Jest w stanie wyeliminować przeciwnego leśnika. No i z Baronem na Shorem z eliminacją uchodzi Politechnika Poznańska. Z tej walki co prawda dusza oddana, ale wydaje mi się, że są w całkiem dobrym położeniu, moi drodzy. To zresztą kolejna eliminacja dla Sylasa. Jakoś go to przywraca do tej rozgrywki. Tytaniczna Hydra już w rękach Weresa. Muszę wam powiedzieć, że jestem tak wielkim fanem, jak ten efekt Tytanicznej Hydry wygląda wizualnie. Ten stożek, szczególnie ten aktywny, on jest taki cudowny, on jest taki piękny. Jestem zakochany w stożku Tytanicznej Hydry. Niektórzy uwielbiają budować Deadman Spray, dlatego że biegają sobie z czerwoną peleryną. Zresztą pro playerzy również, nawet jeśli ten item jest słaby, to są tacy. Między innymi Malrang był jednym z nich, który uwielbiał po prostu wizualnie ten efekt. No i on się czuł lepiej, on się czuł pewniej, mając do dyspozycji właśnie ten przedmiot i tę piękną czerwoną pelerynę, która za nim się rozciąga. Uwaga, trafione Scatter's the Wing w apkoe. Sirony nie dołącza w apkoe z Fate Skola, natomiast tutaj Kuzia już szybko wykluczony apkoa gdzieś tam kajtuje nam na backline'ie. Jest w stanie Eldarielka wykluczyć problem Weres i apkoa właśnie na Soula i Jordixa. 3-2. Weres dysponuje tym Coolbreakerem, on całkiem będzie wyporny. Tutaj widać, Soul ma duże problemy, sporo obrażeń przyjmuje na swoje konto. Soul będzie naciskał gdzieś z tym, ale z jakiegoś powodu problem został wysadzony. Unleash Power niedostępny dla Syndry, więc najprawdopodobniej po prostu Syndra trafiła w Sylasa. Scatter the Wick, no i całe combo zostało zagrane przez Jordixa. No i problem został wykluczony. Azonia była dostępna, Azonia niezagrana. No i to nieco problematyczne, natomiast drużyna czerwona naprawdę sporo zasobów tutaj wzięła. No bo obydwie wieże inhibitorowe wzięte. Za 2,50 pojawia się smok starszy. To będzie ważny moment w tej rozgrywce. Pytanie, czy do tego momentu nie wydarzy się jakaś walka, która pozwoli jednej bądź drugiej drużynie tę rozgrywkę zakończyć. Musimy tutaj czekać na te rozstrzygnięcia. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym drużyny nieco tutaj czują presję. Obie, bo tutaj jakaś błędna decyzja i dev timery prawdopodobnie będą na tyle długie, że jedna zła walka oznacza koniec tej rozgrywki. Także spodziewałbym się raczej bezpieczniejszej gry, ale coś tutaj. Weres udaje się na górną aleję, on przez ten sidelane będzie szukał tutaj jakiejś swojej użyteczności, no i próby wywarcia presji na drużynie niebieskiej. On jest całkiem potężny. Thornmail dołożony, Guardian's Angel w drodze. Sporo odporności na obrażenia fizyczne, Elgar Jelek.
może nie mieć odpowiedzi ani on, ani Soul w URS-a właśnie. Zresztą taka lista też całkiem sporo ograniczona przez tę itemizację tego Urgota. No i on za sekundkę gdzieś na wysokości tier 2 będzie brał nam kolejnego wave'a. Jeszcze nie, zostaje tutaj podejmowane niebieskie wzmocnienie drużyny niebieskiej. Ostatecznie nie decyduje się tutaj dalej tego pchać URS. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze jednego wave'a spokojnie można było wziąć. Natomiast respektują przeciwników, wycofują się z tej górnej alei. No i moi drodzy, delikatna nerwówka nam się zaczyna. Za 60 sekund z delikatnym okładem pojawia nam się Elder Drake na Summoner's Rift. Pytanie, kto będzie w stanie tutaj lepiej przygotować się do tej walki? Kto przejmie pozycję na rzece? Kto będzie w stanie przejąć wizję? Ostatnie resety dostajemy, ale jeszcze bez Rabadona ten Sylas. To jest ważny brak, ale również bez Rabadona Jordix. Pytanie, czy on będzie tego w stanie Rabadona dofarmić? Chyba nawet już nie próbuje. URS dysponuje teleportacją, także na bocznej alei będzie szukał swojej użyteczności. On będzie tam wywierał dosyć sporą presję. Drużyna czerwona chce troszeczkę to pograć na mapie. Naciskają na środkową i naciskają na górną aleję. Drużyna niebieska zmuszona gdzieś jakoś się wycofać z tych zajętych pozycji na rzece. Odpowiedzieć na to, ponieważ goły inhibitor nam idzie. No a za sekundkę upadnie nam wieża inhibitorowa na alei górnej. Kal trafiony, ale to jest tylko jego klon. Zagrywane te korzenie. Z jednej i drugiej strony zagrywane facecall. Kal jako pierwszy tutaj upada. Siron jeszcze się trzyma. Apko, a sporo obrażeń dostaje. Eldar Jelek rozpędza się z tym Oldendarem. On wchodzi raz po raz. Macha tym mieczem Darkina. Kuzio praktycznie zone-shotowany. No i jedno machnięcie tym mieczem Darkina. Oto Eldar Jelka. Kuzia jeszcze kupuje czas, a w tym samym czasie URS naciska. Pierwszy inhibitor, ten na środkowej alei pada. Ten inhibitor z góry również, tutaj to tylko kwestia dwóch autoataków, aż on również padnie. Natomiast Elder Drake ostatecznie wzięty przez drużynę Politechniki Śląskiej. Pytanie, czy drużyna czerwona będzie w stanie wytrzymać oblężenie, które nam za sekundkę nadejdzie, bo z tym Elder Drake'iem drużyna niebieska po prostu pójdzie po Barona Nashora, który właśnie w tym momencie melduje się nam na rozpadlinie przywoływaczy z tą Kalistą, z tym Atroxem, z tym Lee Sinem. Pójdzie bardzo, bardzo szybko branie tego obiektu neutralnego i to będą naprawdę bardzo, bardzo potężne, gargantuicznie potężne oblężenia na bazę drużyny czerwonej. Natomiast jest URS, jest Apkoa, jest to jakaś pewna dawka wave clearu, ale wydaje mi się, że Jordix, jeśli złapie jednego przeciwnika na Scatter the Weak, to może oznaczać dla tegoż z przeciwników śmierć i szary ekran, a utrata tutaj w tym momencie jednego zawodnika może oznaczać nam zakończenie rozgrywki, bo Politechnika Śląska, raz Baron Nashor, 2 Elder Drake, także wzmocnienie Smoka Starszego też może pozwolić Eldar Jelkowi na jedno machnięcie tym ostrzem Darkina wykluczyć Kuzie gdzieś z walki, także wspierający drużynę czerwonej musi tutaj się mieć na baczności, bo drużyna niebieska sporo obrażeń w ich asortymencie, tutaj w ich portfolio. No i pytanie, czy uda się przetrwać to oblężenie. Już czterech graczy podchodzi tutaj na środkowej alei. W tym samym czasie Urgot gdzieś kieruje się w stronę dolnej alejki, w stronę tego bota. On będzie naciskał na ten trzeci inhibitor, ale nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Inhibitor nam idzie, już pada Soul. Ale Syndra wraca się, będzie chęć odpowiedzenia na tego Urgota, niepozwolenia mu wzięcia kolejnego inhibitora. A to bardzo mocno powstrzymuje to oblężenie, bo wieża na górze cały czas stoi. Wieża na dole, ta inhibitorowa również. To jest czterech graczy drużyny niebieskiej, ale zagrywane te korzenie. Problem jest w stanie to zdodżować szybko. Kal, czy on zostanie wyeliminowany, zagrywany ten cyklon? On zostanie wyeliminowany przez właśnie Snowba. Snowb rozpędza się. Taka lista może nam zakończyć tę rozgrywkę, ale jest tutaj 3v3. Soul, jest Snowb, jest w stanie wyeliminować się problema. Eldar Jelek jest w stanie zakończyć żywot URS-a. No i
sam Kuzia tutaj nie będzie w stanie tego, moi drodzy, obronić. Kuzia stara się, broni, ale na Elder Drake'a i na Barana Naszora tutaj nie było mocnych po stronie drużyny z Poznania. No i Politechnika Śląska wczoraj nie dali rady, ale dzisiaj dopinają swego. Po naprawdę ciekawej, naprawdę niezwykle zaciętej mapie przeciwko Politechnice Poznańskiej są w stanie zabezpieczyć swój awans do finałów. Do finałów, moi drodzy, kwalifikacji do UM-u. No i cóż. To oni jutro nam się zaprezentują w tym turnieju. Natomiast Politechnika Poznańska, dziękujemy wam bardzo za walkę. Natomiast wasza droga w tej walce o University Esports Masters w tym momencie się kończy. Ale naprawdę, naprawdę solidna gra od obu drużyn. Z tego, co widzę, Uniwersytet Gdański jest w stanie zwyciężyć przeciwko Wojskowej Akademii Technicznej. Natomiast trwa mecz Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem Bielsko-Bialskim. Na rozstrzygnięcie tego spotkania będziemy oczekiwać z niecierpliwością. Natomiast to jest dobry moment, żebyśmy udali się na chwilkę, moi drodzy. Przerwę.
Moi drodzy, udało mi się wejść do gry Uniwersytetu Bielsko-Białskiego przeciwko morsom Uniwersytetu Gdańskiego, także póki jeszcze czekamy na tamtą, na tę finałową rozgrywkę, to przez chwilkę jeszcze będziemy mogli tutaj pooglądać starcie tych dwóch drużyn właśnie. I szybko tutaj muszę graczy poprzestawiać, także będziemy mieli co robić jeszcze przez parę chwil. Tak jak widzimy, coś tutaj szybciutko trzeba ogarnąć, co tu się właściwie dzieje w tej rozgrywce. Z delikatną przewagą UBB, natomiast nie aż tak spora. Ona głównie chyba ulokowana w tej Ashce, natomiast tutaj wchodzi Wukong z tym cyklonem. Darf ma problemy, dobre encore i Darf zostanie tutaj wykluczony, także ta Vi już musi oglądać się szary ekran, ale Sajdo często rozpędza się gdzieś na tej Ashce. A Ryzen jeszcze zagrywany ultimate od Senny. Samson musi defensywnie błyskać. Nisiek gdzieś tu jeszcze próbuje coś znaleźć dla siebie, trafiony w kolo. Ten Charmik, ale tu się nic więcej nie wydarzy. Robinson Miluda jest w stanie z tego umknąć? Dokładnie tak, on już drutowany po wyjściu z tego swojego Abyssal Dive'a. Natomiast moi drodzy, cóż, jak widzimy, sztuki złota praktycznie równe. Ostatecznie dla drużyny czerwonej trafia ten drugi smok chemtechowy. To będzie, to generalnie jest mapa chemtechowa. Dwa smoki na ich konto. Jak zobaczymy na różnicę w sztukach złota dla poszczególnych zawodników, Aatrox z delikatną przewagą nad Robinsonem Miludą, nad tym tamkęczem. W dżungli praktycznie równo. Na midzie delikatna przewaga dla Miśka nad Aryzenem, na tej Ari. Aczkolwiek, o właśnie, czekałem, kiedy się pojawi liczba u Ari. W tym momencie właśnie on się pojawia. No a na bocie, cóż, z przewagą Ashka nad tą Serafinką. Aczkolwiek Serafinka tak dużo tego złota nie potrzebuje, no bo ona w tym wariancie bardziej wspierającym, tutaj widzimy Moonstone się pojawia, co zresztą jest często, jeśli mamy Sennę w swoim zespole, a Aaron na tej Sennie tutaj nam właśnie pogrywa. Także moi drodzy, cóż, niby jesteśmy z doskoku, ale myślę, że warto jeszcze tej rozgrywce się tutaj nam przyjrzeć. Znów w ogóle pojawia się Milio. On popularny niezwykle w dniu dzisiejszym. Moonstone również w jego ekwipunku. To tak, myślę, docelowy przedmiot dla Milio właśnie. A opnicza robota. Teraz gdzieś tutaj Aaron jeszcze trafia. On nie jest w stanie się zanurkować i przenieść winną część Summoner's Rift, ale tutaj błyska. I chyba się oswobodzi z tej trzyosobowej obławy na niego prowadzonej. Niby 0-1, ale jednak Riot za niego bounty wyznaczył. Dodatkowa nagroda, 150 sztuk złota, również na głowie Miśka, który również 0-1, ale świetna farma po stronie tych zawodników. No i tej Ashki, tak? Prawie 10 CS-ów na minutę. Misiek, nietrafiony charm, ale Aryzen, pytanie, czy jest w stanie z tego uciec? Trafiony! Tym Enchanted Crystal Arrow i Aryzen, to chyba koniec, tak? Dokładnie tak. Chociaż jeszcze ten błysk jest w stanie kupić cenne sekundy, ale strony góry, tam Vi go zamyka, ale w tym samym czasie druga czerwona mówi: dobra, okej, wygonicie naszego środkowego, spoko! My po prostu podejmiemy Barona na Shora, to nie jest jakiś bardzo szybki Baron. Trzeba o tym pamiętać. Ten teleport dla Aryzena ostatecznie przerwany, ale jeszcze z Kingslayer jest w stanie się sporo uleczyć. On naprawdę sporo czasu tutaj może kupić. On jeszcze się leczy, on jeszcze żyje. A w tym samym czasie właśnie Baron Nashor ostatecznie tutaj pada. Robinson Miluda kolejnym, który tutaj zostanie podkromiony. Encore cały czas dostępny. Encore świetny jest w takich wąskich przestrzeniach. I Darf kolejnym, który będzie oglądał szary ekran. Jest Kapi Byczek rozpędzony na tym World Enderze. On naprawdę w dobrym miejscu, zarówno Sundar Sky, jak i Spear of Shoji. Już na jego wyposażeniu jakoś trzeba będzie odpowiedzieć na Sajdo Często, na tę Ashkę, ale Sajdo Często ostatecznie weźmie wieżę na Dolnej Alei w odpowiedzi na to świetne zagranie drużyny czerwonej. A Ryzen kupił tu straszliwie dużo czasu. No a w tym czasie jego drużyna była w stanie podjąć Barona na Shora, moi drodzy. Także dopiero co wchodzimy, a już gra pełna wypieków, naprawdę intensywna, zdawać by się mogło. No i cóż, Rylaj dołożony przez Benka, przez strzelca
drużyny czerwonej, drużyny morsów z UG. No i cóż, następna walka najpóźniej za 1,5 minuty, kiedy kolejny smok hemtekowy nam pojawi się na mapie. Potencjalny punkt duszowy dla jednej i drugiej drużyny. Widzimy gdzieś drużyna czerwona tutaj stara się przejmować wizję na rzece. Niemniej jednak do tego smoka zostało jeszcze dużo czasu, także drużyna niebieska spokojnie tę wizję będzie mogła odzyskać. Oblężenie przy środkowej alei, a Ryzen teraz poczuła się w miśka, chociaż ta Ari całkiem sporo obrażeń z tym liczbainem, którego prokować co chwilę może. No ostatecznie jest w stanie się Ryzen przyciągnąć sporo obrażeń, czarmem trafiony. Ale Misiek zdecydowanie wygoniony z tej dolnej alei, a trzeba uważać. Dostępny jest ultimate dla Senny, on właśnie zagrany. Niemniej jednak on tutaj wiele nie zmieni. Ari jest w stanie oswobodzić się z tej dosyć niebezpiecznej sytuacji, jaką zgotował jej Ryzen. Oho, połknięty ten Aatrox. Ale z Woldenderem sporo obrażeń, jeszcze z Flashem ofensywnym Sajdoczesto. Sajdoczesto próbuje kajtować, jest w stanie się stąd oswobodzić i to chyba będzie oznaczało dokładnie tak. Enchanted Crystallaro trafione. Ostatecznie ten Aatrox poskromiony, ale my nie zwalniamy tempa. Wejście z Cyklonem, wejście z Encore, a Ryzen jeszcze z podkradzonym Cease and Desist. Ostatecznie Darf tutaj padnie, Samson pozostanie co prawda przy życiu. Niemniej jednak tier 2 pada razem z graczami, dwoma drużyny niebieskiej. A smok już gotowy do wzięcia na Summoner Swift. No i w jego kierunku drużyna czerwona niechybnie nam teraz powędruje. On szybciutko powinien zostać podjęty, mimo tego, że gramy z Senną. Nie bierze się tego tak szybko jak ze standardowym AD Carry, natomiast ten Wukong całkiem silny. I drużyna czerwona jest w punkcie duszowym, grozi wzięciem duszy. Trzy smoki hemtekowe na ich konto. Jak zobaczymy w ekwipunki, tam coraz to lepiej wygląda po stronie czerwonej. W drodze po Guardian z Angela jest kapibeczek. Dwa przedmioty skompletowane dla Kolo. Sickerens Argard jest już dostępny dla Aryzena, także ten jednorazowy efekt stazy bardzo przyjemny, na pewno. Aszka z Terminusem i pytanie, czy ta Aszka jest w stanie, będzie w stanie wyklikać swoich przeciwników. Ma do dyspozycji Samsona z całym asortymentem Milio, no i ma chałupniczą robotę, tak? Z tym połknięciem może on uratować swojego strzelca całkiem przyjemnie. Natomiast teraz Kolo już cyklon odpalony w Sajdo często. Enchanted Crystallaro jest dostępne. Kajtuje ta Aszka. Ona całkiem sporo obrażeń może mieć jak się rozpędzi. Z tym Triforce'em, z tym Kraken Slayer'em. Natomiast tutaj wszystko nam się rozejdzie, moi drodzy, po kościach. Za minutę 40 kolejny Baron Nashor. I to będzie moment, w którym myślę, dostaniemy tutaj jakąś aktywność od obu drużyn. Na razie drużyna niebieska raczej zmuszona tutaj do defensywy. Oni muszą gdzieś odpychać kolejne fale stworów, zarówno ze środka, jak i z górnej alei. Aczkolwiek no, drużyna czerwona też nie jest za bardzo w pozycji, żeby jakkolwiek bardziej na to wszystko nacisnąć. Gdyż chałupnicza robota w międzyczasie tak zwanym naciskał na botlane. Zresztą ten tankant już trzy przedmioty, całkiem silne, całkiem potężne i trzeba na niego będzie na pewno uważać. Minuta do Barona Nashora, także to jest sygnał, żeby za chwilkę zacząć pewną przepychankę, pewien taki taniec naszorowy, gdzie się walka o te wizje, zobaczmy, solo lanerzy wszyscy z dostępnymi teleportacjami, także póki co chałupnicza robota spokojnie na tym bocie może jeszcze zostać pchać kolejne fale minionów. Natomiast do tej wieży inhibitorowej jeszcze spora droga przed nim. Drużyna tutaj czerwona również nie jest w komplecie. Sylas udaje się na górną alejkę. A kapibyczek to planer drużyny morsów Uniwersytetu Gdańskiego. Gdzieś dolną aleję będzie naprawiał i nie dawał tam Kęczowi jakkolwiek tej fali podpychać się blisko
inhibitora. No i cóż, drużyna niebieska w tym momencie kieruje swoje kroki w stronę barona Nashora, ale schodzi tutaj Aryzen. Jest Aaron razem z Kolo i z Benkiem. Toplanerzy póki co na dolnej alei, także mamy sytuację tutaj 4v4. Aryzen szuka Samsona. Zagrane Seas and Desist, zagrane dobre encore, teleportacja do toplanerów, ale szybko wykluczony Silo często. To jest chyba sygnał dla drużyny niebieskiej, żeby stąd szybko wiać, bo raczej może być problem z podjęciem tego barona Nashora. Lisiek gdzieś jeszcze próbuje się tutaj kręcić, natomiast no chyba nie uda się tego jakkolwiek przegrać, przerwać. Natomiast no już Spirit Rush zużyty. Baron Nashor wzięty przez drużynę czerwoną, Spirit Rush podebrany przez Aryzena i Samson chyba nie ma szans tutaj przeżyć. Dokładnie tak, zobaczmy na deftimery. To jeszcze 15 sekund do Ashki, to jeszcze 10 sekund do tej Vi. Tier 2 nam idzie absolutnym minimum, ale jest wejście, fałpniczą robotę. Jest w stanie połknąć on Miśka, bohatersko. Ta Ari jest w stanie to przeżyć, ale to planer drużyny niebieskiej już nie może tego samego o sobie powiedzieć. Złapany na czarma Aryzen jest ten Enchanted Crystal Arrow, ale Kolo przyjmuje go na siebie. Tier 3, ta wieża inhibitorowa również tutaj upadnie. Inhibitor też musi tutaj paść. Całkiem groźne to oblężenie od drużyny czerwonej. Całkiem sporo byli w stanie tutaj wziąć i skierują swoje kroki w stronę tego smoka, tego, który potencjalnie daje im duszę chemtekową i jeszcze skorzystają z tych szybszych recalli. Za 10 sekund ten smok już będzie dostępny. Pytanie, czy zdążą zająć się pozycję. Myślę, że to jest rozważne, żeby jednak zrecallować, jednak zresetować, kupić kolejne przedmioty. Natomiast siłą rzeczy drużyna niebieska jako pierwsza na tym smoku. Chociaż kapi byczek z Aryzenem gdzieś tutaj Darfowi już będą grozić od flanki Sido. Często Enchant Crystal Arrow przez tego Sylasa niecelny, ale drużyna czerwona cała w tym Drake picie ostatecznie są w stanie zabezpieczyć te dusze. No i chyba to jest moment, w którym po prostu drużyna czerwona nie da już sobie tego wytrącić z rąk i ostatecznie do Uniwersytetu Gdańskiego prawdopodobnie trafi możliwość uczestnictwa jutro w tych finałach kwalifikacji do University Esports Masters, ale jeszcze nie przekreślajmy drużyny niebieskiej. Uniwersytet Bielsko-Bialski jeszcze może coś tutaj powalczyć. Ta Aszka naprawdę silna. Wicent dołożony, ale Darf już wyłapany. Darf już martwy, moi drodzy. I to chyba będzie koniec tej rozgrywki. A opnicza robota tutaj łapany. Nie ma go. Encore zagrywane fajnie. Zrepozycjonował się flashem Benek. No i ta tier 3, ta wieża inhibitorowa to tylko kwestia czasu, podebrany ultimate od Tamkencha. No i ta wieża inhibitorowa tutaj upada, brakuje obrażeń, Sido często ich nie ma, Misiek również, Samson bardzo łatwo może tutaj paść, rozpędzona drużyna czerwona. Są w stanie wejść w te Ari, Sido często za sekundkę również upadnie. Nieco niby tankowny, nieco pomaga mu ten Milio, ale musiał tutaj paść. Kręci tym mieczem Darkina kapi byczek. I Nexus, moi drodzy, upada w 36 minucie. Prawie. No i na konto Uniwersytetu Gdańskiego trafia możliwość gry w jutrzejszych finałach. W jutrzejszych finałach, moi drodzy, tych kwalifikacji do University Esports Masters. A my czekamy na grę finałową. Także ja tylko sprawdzę szybciutko, któż tam będzie wybierał. Już piszę chłopakom, że jestem gotowy. No i moi drodzy, to spotkanie między Politechniką Śląską a Uniwersytetem Gdańskim. Także to spotkanie już za sekundkę, już za chwilkę nam się pojawi. Ja tylko jeszcze szybciutko rozegram swoje wszystkie kwestie, powiedzmy, techniczne. I za sekundkę będziemy obserwować, moi drodzy, zmagania w tej ostatniej już dzisiaj mapie.
No i moi drodzy, czas na draft ostatniej mapy dnia dzisiejszego. To, moi drodzy, to ważne. Obie te drużyny na 100% zagrają w jutrzejszych finałach kwalifikacji do University Esports Masters. Natomiast teraz walczymy o to, kto z lepszego seedingu będzie w pierwszej rundzie brał udział. Także draft już przed nami, już za momencik, już nam startuje po stronie niebieskiej Politechnika Śląska, po stronie czerwonej Uniwersytet Gdański. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się na Uniwersytet Warszawski, natomiast przegrany na Politechnikę Białostocką. Zbanowana Senna, Uniwersytet Gdański, przed chwilą właśnie mogliśmy oglądać, jak dobrze skorzystali z tej bohaterki na Dolnej Alei. Niedostępny również Lucian, niedostępny Varus, także dwóch najpopularniejszych strzelców zresztą wszystkich rozgrywek Edu Esports w tym sezonie, w tym roku. Oni już wykluczeni, niedostępny Lee Sin dla Soula. Soul też świetnie się pokazał na tym Lee Sinie, to mu trzeba oddać komendę prawie w trakcie, kiedy będziemy nadganiać Spectators Delaya, jeśli chodzi o ten zegar wyświetlający składy. Niedostępna Seraphine, ani dla Benka, ani Aarona, no teoretycznie też dla Aryzena. I niedostępny Maokai. Także dostępny jest Xin Zhao. Dostępna jest Karma. Pytanie, czy na któryś z tych wyborów na pierwszym wyborze Politechnika Śląska się zdecyduje. Ostatecznie wybrana Ashka. Ashka dla Snowba. Chociaż trzeba pamiętać, że dla Sirona również ta Ashka może być. Ashka na suporcie jak najbardziej istnieje, is a thing. I zobaczymy, czym odpowiada Uniwersytet Gdański. Pojawia się ten wspomniany przeze mnie Xin Zhao, pojawia się wspomniana przeze mnie Karma. Także bardzo mocna rotacja od Uniwersytetu Gdańskiego. Cały czas potrójny flex w postaci tej Karmy, która zarówno na topa mida, jak i w roli wspierającego może występować ta postać. Mamy Branda, spodziewamy się, że ten Brand trafi do dżungli. Widzimy, to jest to, jak szybko gracze wybierają, nosi znamiona przygotowanego tutaj draftu, przygotowanych rozwiązań taktycznych po stronie Politechniki Śląskiej. Jone, który może zarówno na górną, jak i środkową aleję trafić, zarówno do Elderielka, jak i do Jordixa. Pojawia się Ezreal, także jest jak najbardziej potencjał do zagrania Ezreal Karma na bocie od Benka i Arona. No i pytanie, w co uderzamy w drugiej fazie wykluczeń. Blitzcrank nie będzie dostępny dla Sirona, co nieco może nam... To może być faktycznie Karma z Ezreal'em, bo jakbyś chciał grać, nie wiem, Barda, Rakana, czy aż tak obawiałbyś się Blitzcranka? Wydaje mi się, że nie. Azir niedostępny dla Aryzena. Nieco uszczuplona kula. Chociaż no to tylko Seraphine i Azir. Wykluczony też Pyke dla Sirona. Ale cały czas Rakan. Cały czas Thresh. Dostępni. Pytanie, czy po któregoś z tych swoich jednak głównych bohaterów Siron postanowi sięgnąć. No i co na ostatnim banie? Pytanie też, co na R4? Na R4 musi się wydarzyć pierwsze przełamanie flexa od tej Karmy. Akali dla Aryzena. On sporo tą Akali, zarówno Akali, jak i LeBlancą sporo grywa. Także nie zdziwiłoby mnie tutaj wzięcie tej asasynki. Jednej bądź drugiej, tak? Po obie. Tak naprawdę, realnie to asasynkami są. No i ostatecznie Akali zalokowana. Pamiętajmy, Akali zarówno na topie, jak i na midzie może skończyć. Karma teoretycznie nadal w trzech rolach. Wydaje mi się, że fajnie, że na R4 sięgnęli po swego rodzaju flex. Nie przełamuje tu do końca tego flexu potrójnego Karmy. No i pytanie, czym odpowiada Politechnika Śląska w to?
Jest naświetlana Ari dla Jordixa. Ostatecznie ta Ari zlokowana, także Yone wędruje na górną aleję dla Eldarielka. No i pytanie, czy ten Bran w roli wspierającego, czy dżunglera? Raczej w roli dżunglera bym go widział. Nie jestem fanem Branda na dolnej alei. Przy tym zresztą jak obecnie wygląda w dżungli, jaka jest jego pozycja, tak? Pytanie, co zatem do tej Aszki na bota się pojawi? Milio zlokowany dla Sirona. Ten duet Aszka-Milio został pokonany przez Uniwersytet Gdański w poprzedniej rozgrywce. Pytanie, czy ponownie będą w stanie na ten botlane zwyciężyć? Noir 5. Kamil naświetlana oznaczałoby to, że Karma, tak jak nakreślałem, skończy na bocie z Ezreal'em na tej połokalejce. Nieważne, czy pojawiłby się Jax czy Kamil, no to też również oznacza Akali na alejce środkowej przeciwko tej Ahri. No i na topie dostajemy naprawdę ciekawy matchup Yone kontra Kamil. Tylko odnotuję graczom, że jestem również gotowy do tego, żeby startować tę rozgrywkę. No i moi drodzy, póki gracze wchodzą na tej rozgrywki, ja pozwolę się udać na króciutką przerwę. Także za 3 minutki powracam do Was z ostatnią mapą dnia dzisiejszego. I przypominam jeszcze raz, obydwie te drużyny będą uczestniczyły jutro w rywalizacji o dostanie się do Łemu. Natomiast zwycięzca tego spotkania zmierzy się, będzie w górnej części drabinki, na Uniwersytet Warszawski, później ewentualnie na Politechnikę Gdańską. Natomiast przegrany zacznie od spotkania z Politechniką Białostocką i jeśli je wygra, będzie się mierzył na Akademię Górniczą, Hutniczą.
No i moi drodzy, jestem już razem z wami. Ostatnia mapa dnia dzisiejszego po stronie niebieskiej Politechnika Śląska, po stronie czerwonej Morsy z Uniwersytetu Gdańskiego. Jak sobie szybciutko zobaczymy gdzieś wybory Summoner Spelli, zobaczymy. Kapi Byczek nie sięga po błysk, tylko po Ignite. Bardzo ofensywny zestaw, ale tutaj starcie dostaniemy na dolnej alei. Kolo gdzieś tutaj wchodzi, on blisko śmierci. Pytanie, kto lepiej wyjdzie z tej zadymy przy bocie? Tu Kapi Byczek padnie tu jako pierwszy. Palą się nam błyski na prawo i lewo. Eldar Jelek, ostatecznie nie dla niego ta eliminacja, ale on walnie się do niej przyczynił. Snope, to dla niego. Także przyspieszony strzelec drużyny niebieskiej. Generalnie cała drużyna niebieska, no oni świetnie wychodzą z tej potyczki tutaj przy dolnej alei. Dwa wzięte zabójstwa. Zobaczmy, w ogóle Soul gra bez błysku również, on z Ghostem. Spalony błysk u Eldar Jelka, u Jordixa, oba summonery u Snowba. Dodatkowo uzdrowienie od Sirona. Po drugiej stronie nie ma błysku Arona, nie ma uzdrowienia Benka, nie ma błysku u Kolo. Sporo zadziało nam się tutaj, muszę wam powiedzieć. To jest dosyć duże. Przede wszystkim dla tego Branda. On z tym, z tą książką, więcej AP, szybszy clear, szybciej zejdzie na rzekę, będzie może mógł poszukać jakiejś wczesnej aktywności. No a Snob z tym dodatkowymi, z tym dodatkowym atak speedem, no też będzie mógł jakiś lepszych wymian dla siebie być może poszukać. Jordix szybciej wbija drugi poziom, już Electrocute sprokowany, ale drugi poziom dla duetu Benek Aron. Oni są w stanie całkiem sporo tutaj nacisnąć. Snope, tam chyba jednego miniona brakuje, jest w stanie całkiem mobić swoich przeciwników pomimo tego, tej straty jednego poziomu. Już drugi przedmiot dla nich dobity, ale Aron świetnie tą karmą obija raz po raz. Pytanie też, jak będzie wyglądała ostatecznie ta górna aleja, dodatkowa potka zakupiona przez Eldar Jelka. Nieco więcej sustainu, ale Kapi Byczek raz, że gra, dwa, jeszcze ciastka grane w runach. No, niemniej jednak wydaje mi się, że to, żeby ta Camille jakoś wyszła, albo przynajmniej żeby Jon nie wyszedł fenomenalnie z tej linii, będzie musiało być pod naszą baczną kontrolą. Będziemy na pewno zerkać w kierunku tej górnej alei, no szukając też potencjalnych carry w swoich drużynach. Znów mamy, moi drodzy, pauzę, także jeszcze na chwilkę zmieniamy scenę. Zresztą pauza była od razu, jak tylko żeśmy weszli do tej rozgrywki, od razu została rzucona pauza. Oszczędziłem wam tutaj czekania na tej pauzie. Natomiast tutaj, moi drodzy, jak już ona jest zagrana, to może nam dojść w półfinale, jeśli tę grę wygrałby Uniwersytet Gdański i później zwyciężyliby przeciwko Uniwersytetowi Warszawskiemu, dostalibyśmy starcie bratobójcze dwóch drużyn z Gdańska, dwóch drużyn z Trójmiasta, Politechniki z Uniwersytetem, a my już wracamy do rozgrywki, moi drodzy. My już powracamy do rozgrywki. I mam nadzieję, już bez dalszych tutaj kłopotów gracze dojadą do samego jej końca. Z przewagą botlane Aron Benek, ale tego byśmy się spodziewali. Generalnie botlane z karmą często, raz, że przewaga pushu jest, dwa, no sama karma oferuje bardzo dużą ilość połku. Niemniej jednak, no cóż, Milio oferuje ci całkiem sporo sustainu. Soul tutaj czeka na Kolo, ależ sporo jest obrażeń. Soul na odpalonym goście. Kolo po prostu chyba będzie musiał tutaj paść. Dokładnie tak. Soul z drugim zabójstwem na swoje konto. Świetny start od leśnika drużyny Politechniki Śląskiej. Na topie Eldar Jelek też
z przewagą tam poziomu był przez chwilę, aczkolwiek przewaga we wziętych stworach na konto Kapi Byczka. Tutaj rozpędza się Snoop, ale już Igzos, już podpalenie na niego. Ostatecznie Benek jest w stanie to przeżyć. Ten Ignite naprawdę sporo tutaj zmienił. Siron kolejnym, który tu umrze, prawda? Heal jeszcze tam zagrywany. Uwaga, Kapi Byczek za chwilkę może nam paść. Może być trzecim? Nie zostanie. Trzecim fragiem dla Soula. Niemniej jednak Soul, świetna aktywność na początku, wykorzystuje tę przewagę wynikającą z tego, co zadziało nam się na dolnej alei jeszcze przed pojawieniem się minionów. No i jakoś stara się napędzić te rozgrywki, ale Jordix teraz naciskany przez Kolo. Ostatecznie on jest w stanie szarmować przeciwnego leśnika i wyjść cały z tej obławy na niego. Ale szkoda, że na bucie. Mam wrażenie, jednak trochę brakło, żeby Snow był w stanie poskromić Benka. No ale cóż, też brakło tych summonerów spalonych na pierwszym poziomie, w tej właśnie akcji na bocie. Ale berserkery już są na jego wyposażeniu. A Benek jeszcze nie posiada Sheena. Także wydaje mi się, że Ashka przez najbliższe parę chwil z delikatną przewagą nad przeciwnym strzelcem właśnie. Natomiast Ajojanki u Arona już skompletowane, że raz nieco szybciej będzie w stanie gdzieś nam się po tej mapie poruszać. Ojeju, nietrafione te mantra Q. Szkoda, to sporo obrażeń tutaj się zmarnowało i to jest sygnał dla duetu Snoop Siron, żeby nieco poszukać jakiejś tutaj agresji, coś nieco poobijać duet Benek Aron. Aron, za chwilkę mantra znowu będzie dostępna, znowu tutaj będzie czegoś szukał, wychodzi tutaj już przedpiniony i dokładnie, aczkolwiek bez mantry zostaje obity obity Snoop. Moi drodzy, cóż, na bocie delikatne przepychanki, ale w tym samym czasie z priorytetem od Eldarielka, z priorytetem od Jordixa, no i z tą świetną prezencją early game'ową od Snowba udaje się wziąć pierwszy zestaw Void Grabsów i szykuje się zanurkowanie na górnej alei, ale dostępne Hextech Ultimatum dla Kapi Byczka, trzeba tam uważać i chyba jednak nie zdecydują się na to zanurkowanie, chociaż Soul cały czas czeka. Eldarielek z Kapi Byczkiem całkiem mocno się wymieniają. Natomiast tam chyba nic więcej się nie wydarzy. Soul stracił tam naprawdę, naprawdę, naprawdę sporo czasu. On jeszcze znowu tutaj kanceluje ten recall. Cały czas tu jest na górnej alei, a w tym samym czasie Xin pobierze tego kraba, a Kali gdzieś zmierza w stronę topa. Siron poskromiony, całkiem sporo obrażeń z tym Ignite'em od duetu Benegaron. No i ta gra niby świetnie się zaczęła dla Politechniki Śląskiej, ale coraz to kolejne negatywne sygnały nam wysyłają. Gdzieś jakaś niekompetencja właśnie od strony ich dolnej alejki. Tutaj Soul, przez to, że dużo czasu spędził przy topie, no Kolo był w stanie podebrać to czerwone wzmocnienie i teraz, pomimo nawet tego, że Truszot Baratusz tutaj nie dolatuje, są w stanie bez problemu pobrać tę eliminację. Także drużyna czerwona, Morse z Uniwersytetu Gdańskiego, jak najbardziej nam wracają do tej rozgrywki po tym nieudanym starcie. Eldarielek, pytanie, czy on może tutaj znaleźć? No chyba może być ciężko. Ja, tak długo jak Kamil dysponuje swoją pasywką, chociaż teraz nie udało się dojechać Eldarielka Kapi Byczkowi. No i Eldarielek z kolejną dobrą wymianą na swoje konto. Tak czy siak, dobra też aktywność od Kolo na tym Xin Zhao. Udało się wziąć zabójstwo z dolnej alei, udało się podebrać czerwone wzmocnienie Soulowi. I Eldarielek chyba może szukać, no on nie może chyba tutaj szukać dive'u, prawda? Dokładnie, jest dostępny Hexek Ultimatum, jest dostępny Ignite. Tutaj dive byłby co najmniej nierozważny. Natomiast z Jordixem już jak najbardziej. I Eldarielek ostatecznie z tym Ignite'em dopali się. Także Kapi Byczek ratuje w tej sytuacji jeden za jednego, natomiast wiele tam minionów się straci i wiele expa. Jordix jeszcze taksuje kolejnego wave'a, także sporo minionów tutaj się rozbije. Jeszcze ta Ari będzie w stanie
odebrać solowo opancerzenie z górnej alei. No i znaleźć dla siebie całkiem solidny recall. Aczkolwiek drużyna czerwona nie pozostawia tego bez odpowiedzi. Wzięty pierwszy smok właśnie na ich konto. No i zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy drużyn. Za niecałą minutę pojawiały się kolejne Void Grabsy. I myślę, że to będzie moment, w którym no, drużyny będą chciały się nimi zainteresować. Przede wszystkim wydaje mi się, drużyna czerwona musi jakkolwiek na to odpowiedzieć, ponieważ pierwsze trzy trafiły w ręce Politechniki Śląskiej, a nie chcesz oddawać sześciu, a w najlepszej sytuacji pięciu drużynie przeciwnej praktycznie nigdy. Aczkolwiek Jordix wydaje mi się jest bardziej predysponowany do tego, żeby wziąć tutaj Prio z mida. Stopa, no chyba Elder Jelek, chociaż inny dla Kapibyczka dostępny, to całkiem spora dawka obrażeń od Kamil właśnie na tym szynie się pojawia, aczkolwiek Elder Jelek wychodzi przed miniony, a tutaj moi drodzy uważajmy, Arisen dostępne, Perfect Execution, Snope i Siron dysponują swoimi umiejętnościami. Ostatecznie oni już tutaj wiedzą, ale nie wiedzą chyba, że tutaj również Kolo się znajdzie. Enchant Crystallarrow zaraz zostanie dograne. Ono się właśnie pojawia w tego Xina, ale to nie Xin. Ma agro, to Aron je przejął. Świetnie to zostało tutaj poratowane. Bardzo dobrze wyegzekwowane zanurkowanie na dolnej alei od czwórki zawodników Morsów Uniwersytetu Gdańskiego. Naprawdę bardzo książkowo zagrane ten dive. I to już 3-0-2 Ezreal. On naprawdę staje się pomału problemem. Jeszcze zagrywany tuż od barw w kierunku środkowej alejki, żeby nieco te fale odchudzić i może nieco obić Jordixa. Natomiast on i tak kolejne opancerzenie na swoje konto może pobrać. Moi drodzy, stan złota praktycznie na równo. Z delikatnymi przewagami. Z dżungli, stopa, z mida to już ponad 1000 sztuk złota. Drużyna niebieska, natomiast botlane drużyny czerwonej również z przewagą jest w stanie to wszystko nam w miarę wyrównać. Kolejne zanurkowanie w kierunku tej Camille, Hextech ultimatum dostępne, natomiast ona tak długo unieruchomiona tutaj nie jest w stanie tego Hextech ultimatum zagrać, a szkoda, bo tutaj sporej dawki obrażeń mógł uniknąć Kolo, jeszcze gnębiony przez Soula. On zostanie ostatecznie tutaj poskromiony, pojawia się tutaj Aron, ale jest tu stanowczo za późno. Razem z Arisenem tutaj nic nie znajdą. Drużyna niebieska znowu tutaj wygrywa. Kapibyczek znowu nie zagrywa swojego ultimate'a, który mógłby mu pozwolić uniknąć tej śmierci, a może nawet znaleźć kogoś z przeciwników. Moi drodzy, zerknijmy w ekwipunki u Ezreala. Raz, że Ionianki, dwa, jest już cały Essence River. Aron wszedł z flashem do przodu, ale jest enchanty Crystallarrow i Benek pierwszym, który tu upadnie. Jordix jest w stanie wykluczyć cały przeciwny botlane, natomiast Arisen tutaj jeszcze czegoś będzie szukał. Aczkolwiek on szybciutko tutaj złapany na cecego Soula i musi tutaj polec do Jordixa, trafi nie, jednak do Soula, natomiast wspólnie duet mid jungle drużyny Politechniki Śląskiej ma już 7 zabójstw na swoim koncie. To naprawdę bardzo, bardzo dobrze wygląda. No i udało się odpowiedzieć na tę agresję od duetu Benek Aron całkiem zgrabnie. Jordix na tym swoim Spirit Rushu był w stanie to poczyścić wszystko. Nie ma się co dziwić, duet Benek Aron chcieli wykorzystać ten swój punkt siły, że już z Essence Riverem skompletowanym. Teraz Aron dokłada również Moonstone'a. Dolna alejka cały czas dużo silniejsza po stronie drużyny czerwonej. Plus raz po raz jeszcze zejścia właśnie, czy to od Arisena, czy to od Kolo na dolnej alei się pojawiają jakoś na górze. Trójka Elder Jelek, Soul, Jordix z kolejnymi zagraniami próbuje to wyrównywać. Kapibyczek, czy może teraz zagra swojego ultimate'a? No nie! On już był pogodzony tutaj ze śmiercią i to 1-4 Camille to jest duży, moi drodzy, problem. A Aron rozpędza się, Kolo
wchodzi w Snowba razem ze swoim błyskiem, ale teraz ta Aszka rozpędza się. Ta Aszka coś niecoś oddaje, coś niecoś potrafi, aczkolwiek złapana ostatecznie na smycz Aron, czy nie przypłaci tego życiem, ostatecznie jest w stanie Snowb poskromić przeciwnego wspierającego. Niemniej jednak Kolo razem z Bękiem dokończył dzieła zniszczenia. Pada również Syron, wspierający drużyny niebieskiej. A w tym samym czasie na topie Eldar Jelek świetnie odpowiada. Także moi drodzy, na topie dużo silniejsza drużyna niebieska, za to na bocie drużyna czerwona. Ciekawe będzie to starcie. Jeszcze Eldar Jelek ostatecznie pada, dopalony tym Ignite'em. Dobrze to zostało pograne przez Kapibyczka. No a w odpowiedzi drużyna niebieska po prostu zabezpiecza swojego pierwszego smoka w tej mapie na swoje konto. Umi z przewagą 3500 sztuk złota. Jak zobaczymy sobie, jak to się rozkłada na alejkach, cała ta przewaga w midzie, w dżungli, w topie. Natomiast po drugiej stronie niecałe 1500 na korzyść Ezreala w stosunku do tej Aszki. Ostatecznie ten Herald zostanie porzucony. Co ciekawe, drugi zestaw Void Grabsów również podjęty przez drużynę niebieską. Także to też pozwala na tak szybkie branie kolejnych wież temu Ione od Eldar Jelka. To też dzięki temu tak szybko ta tier 1, tier 2, moi drodzy, padła. Herald, drużyna niebieska tutaj się pojawia. Jest Siron, jest również Snowb na tym Heraldzie. Znaczy, no, nie jest na nim bezpośrednio. Jeszcze na środkowej alejki C nie daje dopchnąć duetowi Benegaron. No i Soul razem ze swoim wspierającym będą podejmowali ten obiekt neutralny. No, trafi on na ich konto właśnie. I gdzieś może przy dolnej alei będą chcieli poszukać jakiejś aktywności, przełamać może tę tier 2. Jordix musi tutaj uważać, ale Spirit Rush jest dostępny. Ciężko jest naprawdę wyłapać Ari, chociaż udało się tutaj zapiąć ją na smycz od Karmy. Cały czas dostępne dwa staki Spirit Rusha. Uda się tu umknąć z tego wszystkiego. Jeszcze z Charmem było zagrożenie, a w tym samym momencie na midzie drużyna niebieska bierze tier 2. Mnóstwo tych termitów tutaj zespełnionych, przerwane recole. Uda się chyba wziąć tę wieżę inhibitorową. To jest bardzo szybko, to jest, moi drodzy, 16,5 minuty było potrzebne, żeby cały środek do spodu wziąć. No i top to tylko tier 3. Ciężko będzie drużynie czerwonej gdzieś wychodzić na jakieś obiekty neutralne. Ciężko będzie im walczyć, czy to o smoka, czy to o barona na szora, ponieważ drużyna niebieska raz po raz będzie im wchodzić do dżungli, przejmować wizję. No plus jakaś zła walka. No i istnieje widmo brania inhibitorów, czy nawet kończenia tej rozgrywki. Trzeba na to będzie uważać. Zagrane ultimate zarówno po stronie jednej, jak i drugiej, jeśli chodzi o midlanerów. Akali cały czas dostępnym jeszcze. Perfect execution dla siebie. Odpowiada drużyna czerwona. Biorą, chociaż jeszcze nie mówmy. Tak, uda im się wziąć. No nie, na skrawkach punktów zdrowia przetrwała ta wieża, natomiast drużyna czerwona, wieże muszą się już wycofywać. Jordix bez Spirit Rusha, Kapibyczek gdzieś podchodzi, gdzieś wysoko, natomiast Kolo już pada. Benek padnie, również Soul zadaje sporo obrażeń, Ryzen, on tutaj pada, drużyna niebieska. A przypomnijmy, to jest już goły inhibitor na środkowej alei. Soul ściga, on bez dostępnego Ghosta. Benek będzie go próbował skajtować. Jest sporo obrażeń! Ostatecznie jest to eliminacja za eliminację. 1000 sztuk złota dla tego Ezreala. Natomiast chyba zdecydują się zostawić ten inhibitor. Wydaje mi się, że branie inhibitora przed 20 minutą to jest trochę dawanie przeciwnikowi darmowych sztuk złota, bo ciężko po prostu wychodzić pod miniony. Ciężko wychodzić po falę, która jest tak, tak bardzo głęboko wepchnięta, która też naturalnie będzie się pychać jeszcze głębiej przez spełniające się super miniony. Za minutę 10, za minutę 15 mamy kolejnego smoka. Wydaje mi się, że drużyna niebieska jest jak najbardziej predysponowana do tego, żeby po niego sięgnąć. Dwa przedmioty w ekwipunku u Yone, dwa przedmioty skompletowane u Soula na tym brandzie, dwa przedmioty również ma ta Ari. Co ciekawe, nie decyduje się Jordix na Lichbane'a, to jest ten docelowy build na Ari, który widzimy w ostatnim czasie, tak? On właśnie z Lichbane'em jako kluczowym przedmiotem.
Aszka jeszcze bez drugiego przedmiotu, ale wydaje mi się, że... No nie. No teraz nie do farmi, natomiast na razie drużyny chyba będą zainteresowane gdzieś tym smokiem. Chociaż drużyna czerwona bardzo mocno zgromadzona gdzieś w okolicy Górnej Alei. Będą szukać tutaj tier 1 na topie, może zanurkowania Weldarielga, natomiast on swoją umiejętnością ostateczną cały czas dysponuje. Nie uda się chyba wziąć... O! Jone, sporo obrażeń. Nie uda się wziąć tej tier 1. Enchanted Crystal Arrow tutaj nikogo nie trafia. Jeszcze gdzieś starają się poskromić Weldarielga. Jest to Hextech Ultimatum. On ostatecznie tutaj padnie, ale w zamian tier 1 na bocie dla drużyny niebieskiej. Smok chyba też będzie dla drużyny niebieskiej. Oni są tutaj zdecydowanie bardziej w pozycji, żeby o tego smoka zawalczyć, bo on już, moi drodzy, nam się melduje na Summoner's Rift. Drużyna czerwona być może będzie chciała przejąć wizję, a co na pewno biorą Objective Bounty z mina, z tej tier 1 i również wezmą za sekundkę stopa. Tam kapibyczek już bierze na Górnej Alei. Tak jest, dokładnie tak. To nieco drużynę czerwoną przywraca do tej rozgrywki. Natomiast drugi smok, tak jak mówiłem, trafia w ręce drużyny niebieskiej. Mamy Barona Nashora, moi drodzy, na Summoner's Rift. Pytanie, czy ktoś nim się zainteresuje w najbliższym czasie? Myślę, że chyba żadna z drużyn nie jest jakoś bardzo w pozycji do brania tego Nashora. Chociaż drużyna czerwona. Musimy o tym pamiętać. Cały czas ten środek jest, będzie bardzo głęboko wpychany. Jest ten goły inhibitor, to też dodatkowa presja, tak? Tak jak już to mówiłem zresztą. Jedna zła walka i ta gra tak naprawdę może nam się w tym momencie skończyć. A Soul 812, ten brat naprawdę przepotężny. Eldarielek tutaj z jakimś delikatnym maśkiem na kapibyczka. A kapibyczek po prostu przepycha te fale stworów. I gdzieś będzie zmierzał w kierunku środkowej alei. Bo ten środek trzeba będzie raz po raz dbać. No bo też głębsze pozwolenie na głębsze wypchnięcie drużyny niebieskiej tej środkowej alei pozwoli im bardzo zgrabnie zejść na Barona Nashora. A z tą Aszką, z tym Milio przyspieszającym tę Aszkę. No i też z Jone, tak? Bardzo szybkie może być kolo. Tutaj Truszok Barasz, sporo obrażeń w Sirona. Natomiast tutaj się nic więcej nie wydarzy. Soul całkiem potężny. On, Aaron musi tutaj już flashować. Ultimate Branda wyżąda sporo szkód. Czy to nie jest sygnał do Barona Nashora? Chyba jeszcze nie. Zresetować musi Aaron, zresetować musi Kolo. Po prostu chyba przepchnął środkową alejkę. Chociaż tutaj w czwórkę zgromadzeni w dżungli przeciwnika w tej północnej ćwiartce. Soul przyspieszony. Soul tutaj szuka raz po raz. On naprawdę silny. 2,5 przedmiotu na jego konto. Eldarielek w tym samym czasie gdzieś na dolnej alei podpycha kolejną falę stworów. Natomiast tutaj nic więcej się nie wydarzy. Akali już ze skompletowanym Lichbane'em. Obecnie ten przedmiot niezwykle silny. Zresztą też z bardzo krótkim cooldownem. Można go raz po raz bardzo fajnie prokować. Pojawia się Enchanted Crystal Arrow w kolo. Jordix dogrywa swojego Spirit Rusha. Kolo jednak jeszcze się trzyma. Raz po raz Benek gdzieś tam obija przeciwników. Kapibyczek na drugim froncie gdzieś ścierają się z Eldarielkiem. Z tego lepiej wychodzi drużyna chyba czerwona. Bo Arisen gdzieś na Górnej Alei grozi wzięciem tier 2, podpycha tam falę, ale będzie musiał się stąd wycofać. Poszukać resetu dla siebie. Pytanie, z czym nam wróci na mapę, z czym wyjdzie z bazy dodatkowo. Teraz to jest moment, w którym trzeba będzie po obu stronach zadbać o wizję przy Baronie Nashorze. To jest tylko książka i kontrolka, także no, nie są to wielkie zdobycze, jeśli chodzi o Arisena. Nie wzmacnia go to jakoś znacząco. No i cóż, tańca naszorowego. Czas, taniec naszorowy, czas zacząć. Czas zacząć, moi drodzy. Już obie drużyny pomalutku kierują się w stronę właśnie tego obiektu neutralnego. Jordix tutaj czyści wizję postawioną przez drużynę Uniwersytetu Gdańskiego. Benek z Truszor Barasz jest w stanie nieco uszczuplić te fale na midzie, pozwalając sobie na nieco szybsze tutaj
przejęcie kolejnej fali stworów. No i też na niepozwolenie przeciwnikom na głębokie wpychanie tego mida. Co ważne, to już 3 przedmioty dla Benka. Ten naprawdę, naprawdę silny. Dostępny Enchanted Crystal Arrow, dostępny Last Breath. Zagrane właśnie w tą Kamilona. Wyparuje nam tutaj, dodatkowo dogrywana jeszcze teleportacja od Yone. On się, Elder Yelek się tutaj pojawi cały w glorii i chwale. No i zaledwie Aryzen pozostaje przy życiu i to jest chyba moment do tego, żeby spróbować skończyć tę rozgrywkę. Aryzen musi się cofać. Teleportacja na górną aleję od Ari. Rozwidlone nacieranie. 3 graczy na midzie będzie brało ten inhibitor. Soul, Jordix, dochodzi tutaj reszta drużyny na tego topa. Będą brali inhib na topie, będą brali inhib na midzie. To jest absolutny plan minimum. Patrzymy, jeszcze 10 sekund, 8 do kolo. Czy pokuszą się o zakończenie tej rozgrywki? Pierwsza wieża Nexusowa pada za sekundkę, padnie również i druga. Aryzen szuka swojej aktywności, szuka tutaj obrażeń. Eldar Yelek pod naporem przeciwników. Natomiast Aryzen tutaj będzie pierwszym, który padnie. Eldar Yelek cały czas przeżywa. Benek gdzieś próbuje strzelać, gdzieś próbuje jeszcze swojej drużynie kupić trochę czasu. Sporo obrażeń od tego Ezreala. On jest w stanie to chyba wyczyścić, prawda? Chociaż Eldar Yelek, on bardzo silny, jest w stanie z kwadrą już Benek. Pytanie, czy tu się pojawi Penta? Jest szansa, nie ma tej Penty, aczkolwiek no jest w stanie drużyna czerwona jeszcze się stąd oswobodzić, jest w stanie wejsować przeciwników w swojej bazie. Nexus jeszcze się trzyma, jeszcze jeden inhibitor również dycha. No cóż, Benek ratuje swoją drużynę. Benek jeszcze próbuje podźwignąć swoich sojuszników do dalszej walki. Jeszcze powalczyć o ten pierwszy seed z dzisiejszych sobotnich kwalifikacji. Podejmowany szybciutko przez niego ten Drake. Nie da to punktu duszowego dla drużyny czerwonej. Patrzymy na Deftimery. Za sekundkę Brat i Taari wyruszą z bazy. Ale Xin Zhao za sekundkę wesprze swojego strzelającego. Na tym smoku dokładnie tak udaje się go zabezpieczyć. To jest jeszcze jeden dzień dłużej dla Morsów z Uniwersytetu Gdańskiego. To jest jeszcze szansa, jeszcze Nexus stoi. Póki Nexus stoi, są w grze. Ale drużyna niebieska cały czas może grozić Baronem na Shorem. Chociaż to nie jest dobry moment, bo teleportacje zarówno od Jordixa, jak i Eldar Yelka nie są dostępne. Co ważne, nieprzesłajpowana ta baza. Jest tam ten totem wizji, trzeba na to uważać, dopóki nie będą dostępne oba inhibitory. No i cóż, to jest sygnał. Baron Nashor, głęboko wepchnięty mid. Top, tam również 2 super creepy bieżą górną aleją. To jest szybki Nashor z tą Ashką. No i cóż, no, dobrze wyegzekwowana przewaga na mapie, dobrze wyegzekwowane. Brak struktur po stronie Morsów Uniwersytetu Gdańskiego. Pytanie jednak, czy możesz forsować tutaj zakończenie rozgrywki? Patrzę w itemizację Benka. Tam pojawia się ten Malmortius. Pojawia się Pikax. Zagrywany Enchanted Crystal Arrow w kolo. Jednak on cały czas żywy. Zagrywany trusz od baraża, ale ono nie trafi nikogo. Tutaj ta Kamil pierwsza wykluczona. Aryzen również. Benek pada i stary... Pociągnąłeś swoją drużynę, zapewniłeś sobie jeszcze parę minut rozgrywki, ale teraz nie dali rady. Morsy padają. Politechnika Śląska ze zwycięstwem. No i moi drodzy, cóż, Politechnika Śląska wydaje mi się wygrywa w naprawdę dobrym stylu. Benek starał się walczyć. Natomiast problem był taki, że... top lane i mid były bardzo mocno spuszowane. Wydaje mi się, że to była naprawdę bardzo trudna rozgrywka, żeby ją wygrać. No i ta początkowa przewaga z dolnej alei dla duetu Ezreal Karma, dla duetu Benek Aron. No cóż, nie wystarczyło to. Yone po drugiej stronie, od Eldar Yelka. Brand od Soula naprawdę prześwieży. 11-2-11. 22 zabójstwa na 28 były właśnie z jego udziałem. Soul bardzo ważny dla swojej drużyny. Ale też, no, Jordix. Całkiem świeża. Ari. No i moi drodzy, Politechnika Śląska zwycięża dzisiejsze sobotnie kwalifikacje na drugim miejscu. Uniwersytet Gdański.
także Uniwersytet Gdański jutro zmierzy się na dzień dobry z Politechniką Białostocką, która aspiruje do poziomu Akademii Górniczo-Hutniczej. No myślę, że Politechnika Białostocka z coachem Makukiem na draftach, bardzo świeży zresztą, zdecydowanym myślę faworytem tego spotkania. Przypomnijmy, że runda pierwsza i runda druga, tak? Czyli runda pierwsza i półfinały rozgrywane są w formacie BO1, dopiero finał, na który zresztą już bardzo serdecznie Was zapraszam, na godzinę 16 na kanał ESA na Twitchu. Ja i Antos będziemy mieli wielką przyjemność skomentować dla Was BO3 finałową, która wyłoni nam, moi drodzy, polskiego reprezentanta na University Esports Masters. Ale przed tym mam nadzieję, że być może przynajmniej jedną mapkę półfinałową uda się dla Was pokazać, dla Was skomentować. Tak czy siak, Politechnika Białostocka raczej faworytem tego spotkania z Uniwersytetem Gdańskim, co dałoby nam bardzo ciekawy półfinał, tak? Jeśli Politechnika Białostocka faktycznie wygrałaby to spotkanie na morsy. Natomiast drugi półfinał, Uniwersytet Warszawski kontra Politechnika Śląska. Dodajmy, że wczoraj to właśnie Uniwersytet Warszawski na ostatniej prostej wyeliminował Politechnikę Śląską. Także Politechnika Śląska ma szansę na rewanż na Uniwersytecie Warszawskim. No i na nieco zmazanie tej plamy, jaka pojawiła się, prawda, na ich garniturze wczoraj, dostając sporą przekopę od Uniwersytetu Warszawskiego. Także to, moi drodzy, przed nami już jutro. Ja oczywiście polecam bardzo mocno śledzić wszystkie socjale, zarówno Facebooka, jak i Twittera. EduSports, no bo to nie tylko ta jutrzejsza transmisja, ale również wszystkie związane z całym turniejem EduSports uczelnie, tak? Tego sezonu. To jest pierwsza sprawa. Druga, no mam nadzieję, że uda się przynajmniej serię półfinałową jedną Wam pokazać, być może u mnie na kanale. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No niemniej jednak oczywiście na turniejowym Discordzie. No i mam również nadzieję, że na socjalach EduSports o tym wszystkim będziemy Was, moi drodzy, informować na bieżąco. W tym momencie ja już dziękuję Wam za uwagę, kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję za ten dzisiejszy całkiem solidny, całkiem długi stream, prawie 4-godzinny. Dziękuję Wam za obecność, fajnie, że przyszliście. No i też mieliśmy okazję być może oglądać te drużyny, które będą nam grały pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o playoffy również EduSports. Czteropak Żubersona, już Ci tłumaczę wszystko, jak to będzie jutro przebiegało. Pierwsza runda, w której grają ci zakwalifikowani ze wczorajszych i z dzisiejszych kwalifikacji, grają BO1. Półfinały również w formacie BO1, w których Politechnika Gdańska, tak, Lwy Politechniki Gdańskiej oraz Akademia Górniczo-Hutnicza już oczekują. Natomiast finał będzie w formacie BO3. I tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy na dzisiaj zakończyć. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Życzę dobrego wieczorku, dobrej nocy. Trzymajcie się cieplutko. No i mam nadzieję, moi drodzy, do jutra, do usłyszenia, do zobaczenia. Najpóźniej o godzinie 16 na kanale ESA na Twitchu, a być może wcześniej gdzieś u mnie z jakąś serią półfinałową. Chciałbym w sumie Agiech skomentować, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Jeszcze raz dzięki Wam bardzo za obecność. No i do usłyszenia. Do zobaczenia.